Co się tak podniosłeś szybko? Nie wiem, co ty mi robiłaś tutaj. Przyszedłem z żardziem, a tu coś siedzi, kopnie mi na twarzy. Tu miotła, nie powiem gdzie. Miotka, trzeba to logo zmienić, bo jest... Co? No. Brzydkie? Zróbmy wielki dywan. Ja bym proponował Kłagana. Ja też. Zmienimy logo na jakie? A jaki kolor Kłagana chcesz? Ten różowy oczywiście. Nie, niebieski. Niebieski Kłagan? Ja wolę niebieskiego. To zielony. Nie, zielony był brzydki. Jak Pobadu. Zielony Kłagan. User joined your channel. Cześć. 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 Dajcie jakieś party. O, dzięki. Mam trzech widzów. Witam. Lecimy. Trzech widzów. Jaka radość, trzech widzów. Czyżby to mój życiowy się... rekord. Mój życiowy rekord. To byli my? Nie wiem, a włączyliście nie, streama? Nie. Nie, ja nie oglądam. Nie. Po co oglądasz, jak sam na nim jesteś? No, nie wiem, no żebyś miał widzów. Minut puszczaj reklamy, trochę ci nabijemy. Ten, szkoda, że i tak bym za to nic nie dostał. Nawet za te reklamy. Spierdol na przykład to, no. Cześć, Żabku. Cześć, Bujawka. O, za dwie minuty zaczynamy. Mapie, gdzie tam na samą górę się wskakiwało z tymi umiejętnościami jak na Zephyrite. I tam właśnie czekało się na walczenie z żabą jakąś. No dry top. Na dry topie. To ja tam postawiłam ten kocioł, jako że mam tego skilla, pozwalałam ludzi. Taki trolny nie był. Ej, dobra, to lecimy na north, co nie? Na północny pylon. To jest najbliżej. Kurczej, o, nie pamiętam, którego tego challenge'a nie mam później. Sprawdzić. O właśnie, challenge'a. O, ja tego tutaj nie mam, po lewej stronie. The floor is lava. O. Tego, co jest tutaj. Co się nazywa? Ja nie mam tego, co jedna osoba musi przetrwać. A, mówicie o tym. O. Mówię o challenge'ach, w sensie adventure'ach pomyślałem. A nie, dwóch nie mam. O, a to dopiero. Nie pamiętam, których. Wiem, że aukcję mam. Auric Basin. O Jezu, ile ja mam tu achievementów jeszcze nie zrobionych. No. The Golden Jest. Chicken. Find a gold chicken in Tarir. To mogę wam pokazać, bo ja wiem, gdzie jest ten gold chicken. Ja też wiem, jak chcecie. To znaczy, ja bym chętnie porobił te adventury, bo potrzebuję masterek. Dokładnie. Na każdy. Obecnie mam 7, a potrzebuję jeszcze 24. To znaczy, łącznie potrzebuję 24, mam 7, czyli brakuje mi 17. Dobra. Nie wiem, czy to wywala całą mapę? Jak jest, się skończy czas? Czy nie, się zaczynają po prostu eventy? Nie, z tego środka wywala wszystkich. A. No to może mieć. Są te lustra?
chwilę, chwilę. Ciekawe, czy dzisiaj jakaś obniżka w księgarniach na jakieś wiersze, czy coś tam Szekspira. Ale jako? Nie no, dzisiaj jest rocznica. Cały dzień o tym trąbią. 400. Okej, to się chyba zbiera to z dołu, tak? Tak, takie czerwone tak. Kryształki po dwa można wziąć. Trzeba było tego Star Warsa w stylu Szekspira kupić. Ja o Szekspirze gadałem na mojej maturze ustnej z polskiego. Ja na maturze brawo, gadałam o filmach, coś takiego. O bohaterach Szekspira. Powiedzieli mi, że gadam nie na temat, bo zacząłem gadać... O Leonardo DiCaprio. Nie, zacząłem... Ale przecież grał w tym Romeo and Juliet. Tylko właśnie problem był taki, że ja zacząłem streszczać książki zamiast opowiadać o bohaterach. Dali mi tylko 60%. Może już zdane, nie? Gdzieś ty miał ochotę. Prezentację. Z motyką na słońce. Ja to nie wiem, jak się procenty przekładają na oceny. To ja znaczy też. Nie było ocen, w sensie są tylko, był u mnie na, w sensie mój rocznik miał tylko procenty, nie było ocen za to. Jaki jesteś rocznik Bujawka? 9,5. Bo Jezu! Młodszy ode mnie jesteś. Gnój! Bujawka jest wszystkich młodszy. Bo ja jestem najmłodszy. Chyba tak. Nie no, są młodsi. W gildii są młodsi, ale z tego towarzystwa tutaj jestem najmłodszy. Niewiele jest młodszych. Dobra Bujawka, nie chcę rozmawiać o wieku. Dobrze, staru. Czujesz się staro, tak? No, w porównaniu do Bujawki. Jezu, cztery klucze od razu. Dzień dobry! Tu jest staro, obudź mnie. Dzień dobry, cztery klucze na dzień dobry za event. Achievement, to jest fajne. A ja nie dostałem. No, nie miałam tego wcześniej. No widzisz. To, czego wcześniej nie robiłem, czuję się oszukany. To ty gości nawalasz. Ja tylko przebiegłem, jak robiłem story. Dalej nas prowadź w takie fajne miejsce, gdzie achievementy za to dają. I tutaj zmienili też to, że w trakcie challenge'y są eventy normalnie i można sobie participation map podbić. O. Patrz Bujawka, jak ci się tutaj wiara powiększyła. Do grono fanów. Powiedz, że na Twitchu. Oglądajcie, nie, ja na hitboxie. Oglądajcie streama, jak nie, to spadać. Ja na hitboxie streamuję, więc ten. Dobrze, mogliby napisać, można. Ej, wbijajcie na mojego streama, po co robić eventy? Oglądajcie, jak ja je robię. Uczcie się. Uczcie się. Hej ho. Zastanawiam się, czy by nie kupić sobie 25 Black Lion kluczy. Fajne to było, wiecie, kiedy jak się dało je farmić na story, tak fajnie. Bo podobno teraz strasznie mega lecą te skrapy. No, ja miałem... Lecą, ale tanie bronie są strasznie. To znaczy, no tak. Ale no, lepiej skrap niż ten. Niż wydawać golda. No ale nie wiem, czy opłaca się kupować klucze.
Opłaca się. Kiedyś się fajnie farmiło, teraz jest trochę gorzej. Znaczy, ale jaka cena obecnie z gemów, to też jest pytanie. 400... Ej, słuchajcie, gemy w ogóle nie skoczyły. 83 golda jest obecnie, za 400. Staniało, czy mi się wydaje coś? No. Nawet staniało, o dziwo. Chociaż ludzie dostają dodatkowe 2 golda dziennie, za daily. Staniało. Ja całego golda na głupoty przetraciłam. No ja dzisiaj dałem trochę na ten... Na te... flaksy i tak dalej. O, proszę. Przecież teoretycznie jak wizja chce to będę z tych Forge'a sprzedać. A ja mam takie marzenie. Żeby pobawić się w hazard związany z tą ektoplazmą i goldem, wyciągnąć z tego taki profit, że spokojnie zrobiłbym sobie prekursora. Wiesz, co było zrobiłbym sobie legendark. Chodzi ci o tego NPK'a, Vela? No. To jest ryzykowne strasznie. Wiem, już byłem u nim, u niego. No ja tam... Na kilka tur poszedłem tam. I tak wyszedłem jakieś 20 ektoplazmy do tyłu i kilka ja tam golda. Ja pierwszy zyskałem ze 100 ektoplazmy, a potem stwierdziłem, o jak fajnie, gdzie zarobić i w topach. A co, to o co chodzi? Czy gdzie? No jest taka loteria, gość, taki jest Creed. Czur. Za ektoplazmę. A gdzie? On jest na Brisbane i w Lenarch. Ja z Creedom nie ufam od któregoś Halloween, gdzie za papierki można było dostać skina i nie dostałem. I nie dostał. Nie no, no właśnie, to takie shady. Najlepsze to było, wiecie, kiedy taki event, jak to było na święta. Był event świąteczny ze 2 czy 3 lata temu i wypadały sobie śliczne ascendowe przepisy na Buck Dwayne i Granta. Mhm. I jak się już event kończył, jak już miał się kończyć, dosłownie jakieś końcowe godziny tego eventu, to taka recepta jedna kosztowała 20 parę golda. Ja na tym evencie to zrobiłam 1000 golda ponad. O. Na tych receptach ludzie tak zaczęli na to rzucać. Później one strasznie staniały, te recepty, a teraz Arwaster ostatnio sprawdzał i jedna ta recepta chyba 200 ileś golda kosztuje. 160 chyba. To 160. No. Ale wątpię też, że teraz jest mała podaż. W sensie mały popyt jest na to. Pewnie tak. Po prostu ilość tych recept jest mniejsza. Może dlatego. Ale to było najlepsze. To też swoją drogą, ale po drugie... Czy Twilight? Już nie wiem. Tyle, co to masz. Też chciałbym mieć Twilight. No ja też. Żeby jawka, jak bo w ogóle coś. Ja już tylko skina mam Twilighta, już nie mam Twilighta. Wymieszałam go z Sunrise'em kiedyś, jeszcze wcześniejszym. Wcześniejszym, bo chyba za 3 zrobiłam. Zrobiłam Eternity. Bo jak się zrobi Eternity, to się po prostu jakby resetuje ta broń i można ją sprzedać. No. A skin zostaje. Tak. Planuję właśnie tak zrobić. Tylko się skina Eternity nie ma. U nas przyjechał. Oj, mały ZW. No co, w czym ja stałem? Halo. Czempionie. Nienawidzę żab. No, fajnie, że 3 na raz się pojawiły. No. Na PvP to by dawały więcej żabów. One się rzucają na placach na ciebie i obalają. Bardzo niefajnie. Czempion został. Czempiony to lubię akurat. Ciekawe dlaczego. Nie, na pewno nie dla tych bugów. Mechut z arkiem Araha męczą cały czas lol. No chud, no chodź na Araha, no szybko to zrobimy. Wszystkie 3 oblecimy. Kurwa, od razu początek, kurwa, coś się nie da tego Araka, ja pierdolę, padam na jeden strzał.
Żałuję, że spałem, że tak późno wbiłem. Było tak, spoko, Ark mówił, spoko, ja to uciągnę, mam 3 kata Ofnesa. O, no. Kurwa, zadał mi za 18k obrażenia. Jednym hitem. Nie, to się ogadali, to mówili, że on to dwa, a oni na jeden. Dobra, jestem z powrotem, bo ja wkadasz mu teraz skład. Już. Kolejny klucz. Teraz to już nie ma. Nie, no ty wiesz, że ja robiłem, kurczę. Podałem. Okej. Okay. To zrobiliśmy. Tak, jest item collection achievement. Co to? Luminate's backplace. Co no to ja jest? Też coś dostałam właśnie. Ej, zobaczcie, co się już pojawiało tutaj. A, czesty. O, faktycznie są. Fajnie. No właśnie zapomniałam powiedzieć o tych chestach, że teraz są przy każdym. Dobra, idziemy tam, lewa, coś tam. Dobra. O, kolejny Exalted Chest. No ale pojawiają się tylko te małe, nie? Tak, ale jest na tyle dole jest niezła impreza, nie starczy. Tak, jest teraz tyle kluczy, że bez problemu. Ja dzisiaj na jednym evencie, od początku, od resetu do końca, zgarnąłem 45 kluczy, więc miałem co otwierać na dole. Na dole jest 27 skrzynek po staremu. Cały czas. Wiesz co, nie wiem, nie liczyłem, wiesz. Ja liczyłam właśnie kiedyś. Ja jak mam mało kluczy, to tylko idę do tych największych. Tak, do tych największych. A potem co mi zostanie do tych troszeczkę mniejszych. Małych praktycznie nigdy nie otwierałem wtedy, nie? Co jest? Czemu to no, już się tak, zrobiło? W sensie... Teraz się opłaca te małe też otwierać, ponieważ te małe, w tych małych jest bardzo dużo lumpów, się zdarza. Ja dzisiaj dostałem taką za event dość dobrą skrzynkę, gdzie miałem wybór jakieś tam 3 rzeczy i wziąłem środkowo. Dobra, waypoint. Dostałem chyba 15 ten północny, kluczy, północny waypoint. Tak, 12 kluczy i 50 lumpów. Chodźcie, bo tu weteran jest. Zabij. Nie mogę wyznać na samym. Lubiliście, ale nie ma. Mhm. Ale jak ja przyszedłem, to już miał low. O, jakiś achievement. Czołem, panie Skular, co pan chce? A, nic pan nie chce jeszcze. Dobra, lecimy. Aha, wbiłem już maksa. Dobra, to jeszcze nucho lore. O, wiecie co? Jeszcze chwila. O? Nie wziąłem kluczy. Ja je zawsze mam przy sobie. Dokładnie. Kasiu, a po co mam kupować, skoro w banku je mam? Nie ma żadnego do tego... Gdzie to spadło otwieranie banku, gdzie się podoba? O... Ja tego nie noszę. Po co mi to? Raz na jakiś czas mi tylko bank jest potrzebny. Uszczank. Co to jest? Nie wiem, właśnie dostałam przed chwilą. Ile to warte? No niewiele. 4. To stare już jest, nie? Uszczank 3 golda, 4. Ale ładne. Tu ten diament był dużo warty, nie? Był. Masz rację, nie był. Właśnie nie wiem, czy jeszcze jest. Nie. On 50 nawet... srebra. Co? Tak tanio? On do 3 golda na początku dochodził nawet. No. Tam. Zepsułeś mi humor już. Już sobie idę. On teraz ma guma Lili. Jest tam około 5 golda. Jaka ma guma? Co? Ma guma Lili. Lilia. Okej, okay. Nigdy jej chyba nie złapałem. Albo może ma. I to z flaksów tam, ze zbierania roślinek wypada. A, to nie. O, ja już widzę, co to jest. O, pajączki. Łos, kurczę, mięsko 7 golda to kosztuje. Ale co? No. Lili? To ma guma Lili. Nigdy na oczy nie widziałem. Ja też nie. A zbieram flaksy 9 postaciami. Inne roślinki.
Ja teraz muszę kwiatek pasiflory zbierać. Pasiflory? Czekaj, pasiflora to jest ten ze starej mapy, tak? Karka. Tamta karka. No te kwiatki są drogie też. Tak, no właśnie o tych kwiatkach mówię. Bo owoce to nie, ale kwiatki są drogie. 60 parę srebra za jeden. Wiem, bo no kiedyś ich 100 parę miałem. User joined your channel. Kappa. Cześć, Chud. Hej. Hej. Idziesz z nami na mapę? Idę z wami na mapę. Jak tam Arach? Co? Jak tam Arach? Ja chcieli robić dwójkę i stwierdziłem, że... Ehe. Jestem lubem, tak? W skrócie. Aha, banner na razie. Zróbcie dwójkę, jak nie ogarniacie mecha, no to zróbcie dwójkę, tak. Ładuje mi się Auric Palace. Wiecie, że połączenie herbaty z whisky bardzo fajne? No, nazywa się tą herbata z whisky. Jest. Coś tam na górze było, tam gdzie on, ten ktoś wchodzi. Ja już nie pamiętam co. Herbata z whisky rozsłyszałem, ale z whisky? Co jest dziwnego? Jeden z drugim. Dobra, gdzie jest? Nie wiem, nie próbowałem. Herbaty czy whisky? Herbaty! gdzie wszyscy są? W jednym miejscu. Na pewno nie na twojej mapie. Aha, faktycznie. Dobra, ja już też biegnę. Zabijajcie biednego. Ty też nie jesteś Arwaster na naszej mapie. Ej. Jesteś sam. A no tak. Ej, widocznie dobrze się bawi. A nie mogę. Nie, bo nadal widzę kropeczki, ale nie patrzę, tak, kurczę. No. Co wy tam chcecie? Czekaj, coś tam było tam. Ja byłem na tym. Bo Fallen Maska się tam zbiera jakoś. Tak, skakuje się tędy, przebiega się tutaj przy wodospadzie i tam we wodospadzie jest Fallen Mask. O, a to się jak zaczyna tą kolekcję? To tak można byle... Tak, po prostu zacznij jej szukać. I polecam Fallen Maska zebrać, bo tam dostajesz... Co dostajesz? Masterkę chyba. Fallen Mask. A! Nie. Aurelium do domu. Aurelium do home instancji. Że możesz kopać po prostu walutę tej mapy. Tak. Więc to jest zajebiste. I to na Dulfit jest fajne, wszystko. Nie? You shall not pass. Właśnie tak, nie, ja to przez przypadek znalazłam kiedyś tam, nie? Ty zrobiłeś już te wszystkie mapy, nie? A już nie. Mam znalezione. Nie wszystkie, ale no... 3/4 map. Bo jeszcze Tangled Dixa nie zrobiłem. A co potrzebujesz? Ja mam wszystko. Nie, bo byłem ciekaw, czy u tamtych merchantów też można kupić te skrzynki, że te skrzynki masz w chatach. Tak, tak. U każdego merchanta tak. Na każdej mapie. Możesz, na czwartej mapie nie da się kupić. Na pierwszej, drugiej i trzeciej można kupić. Tylko, że tutaj, gdzie my jesteśmy, to będziesz dopiero mógł w Talirze kupić, czyli w samym środku. To też tylko przez zrobienie tego, tak? A czy w metodę tego też nie można kupić? Ale czego? To, że przez zrobienie tego layer masku mówisz, że waluty się dostaje, tak? No, tak. Możesz kopać Aurelium w nowej lokacji normalnie. No bo teraz... jak się tego nie zrobi, to tego nie można kupić w ogóle. No nie. To jest tylko nagroda za achievement. Mam tylko jedno, teraz jeszcze jedno pytanie. Gdzie mam zdobyć jaja czaków? Bo one są potrzebne do broni też, nie? Jaja czaków za robienie, za zabicie ostatniego bossa na trzeciej mapie. To i tak za mało. Ale to i tak się, to się dostaje różnoraką ilość, od 1 do 10. To nawet nie starczy... Nie, czekaj, ile jest potrzebnych? Chyba najmniej jest chyba 5. No. Mi nawet dwa razy chyba z ostatniego bossa wyleciały po 10, więc wiesz. A mi raz. Więc ci nie poleci. Nie, teraz nawet już z zwykłych eventów wylatują te jajka. Tak. Więc to już naprawdę... I można je znaleźć też w skrzynkach. No, więc to już naprawdę tak ułatwili grindowanie, czy nawet już zmniejszyli grindowanie. No bo potrzebna jest waluta plus jajka, żeby kupić tą broń właśnie. No tak, ten czaki. No. Czaksy. O, dokładnie to co ten... Czak. O. No i dość sporo tych jajek jest potrzebnych. Już nie mówię o samej walucie.
Co? Waluty też dużo leci z tych skrzynek. Tak, więc wiecie. 15, jest... nawet 20. Ja wczoraj byłem, żeby zrobić tam parę punktów, to mówię, kurczę, za szybko mi to poleciało. Kiedyś to, kurczę, dłużej to robiłem. No, teraz to tak szybko to wszystko usprawnili. A skrzynek to, kurczę, nasrane, za przeproszeniem. No, bo podwoili. Czytałem w Paczynotu, że została podwojona ilość skrzynek na trzeciej mapie. Wiesz, ja ty wiem, że masz permanentnego, oksy też, ale mi salwaczek kidów brakuje po prostu do tego. Silver, kurde, nie ma go. Ale co Silver? Tego Silvera matek jest, tego do rozwalania, tylko że nie do kuper, tylko właśnie no mówię Silver. Ale nie ma go w Gemstorze? No nie ma go. Mi się wydaje, że jest. Zrobić te... Mieć salwaczki, kiedy polecam. 250 użyć. O to. Tak, no ale wiesz, może na tamte kurczę. No, my wiemy jak to zrobić. Ale to zwykłych przedmiotów nie warto tym otwierać. Bo ci runki wylatują i inne wszystko. Dobrze. Ale nie ma, no to musisz poczekać na jakąś promocję z tym Silverem, bo rzeczywiście nie ma go w Gemstorze. Nie ma Cooper. A jak ja tylko ten zobaczyłem, że jest na promocji, czy tam w ogóle jest dostępny do kupienia, to mam od razu. Mam prośbę, jak go zobaczycie, że jest, to weźcie mi tam istniecie. Jeśli przyuważyli, zrób pięknego dnia, że się pojawił. Dobra, tą winę wróta trzeba. Dobra. I teraz dużego. Czempiona. Losala. Ty jesteś mój czempionie. Nie wiedziałem, że wrócę dzisiaj jeszcze raz na tę mapę. Ja farmiłem. Ja farmiłem na tej insygnie dzisiaj, kurde. Do bluzki i do spodni mi brakowało. No. Jedna, dwa, z rozgołem tylkiem lat. Ile już macie kluczy, bo ja już mam 20. Tak, z tymi kluczami jest. Ja od kiedy przyszedłem dostałem 3. Ja 27. Człowiek, ja od kiedy przyszedłem dostałem 6, sorry. A ja nie wiem ile. Tak już się tego Aurelium tyle marzy, może spokojnie sobie kupić te klucze. Muszę nie, lepiej za Aurelium kupować te... Recki i tak dalej. Ja muszę te tokeny powydawać na jakieś coś, te słoczki porzucać. Za dungeony. Ciekawe jaka kolejka na www. 16 osób, o kurde. Mało. Zgadnij wyjawka Gunarsa, jak na, z jakim drugim serwerem połączyli. Z kim was połączyli? Z pisiurami. Naprawdę? Taki spierdol dostajemy, że to jest kurde porażka. O, jest masakra. Cały czas wszystko wygrywaliśmy, a teraz po połączeniu to pierdol kompletnie. Ty, a nas połączyli z tymi, z Wabi. To jest jeden z najgorszych serwerów. Ale nie, to ja wcześniej się porąbało, najmniejszy. To nie oni uciekali przed ludźmi, jak zobaczyli Zerga. Ty, a wiecie co się dzieje na... Ja byłem dzisiaj na WPW właśnie i były takie teksty typu połączyli nas z Desolation, kurwa, najgorsze cioty to są i tak dalej. W sensie, że Wabi pisał tak do nas, a nasi pisali a Wabi jest najgorszym serwerem, pozdrawiamy. Ale przecież kurczę Desolation to przecież wygrywało, to miało bardzo ładne no tak. To co oni gadają. Desolation chyba było trzecie zwykle. No drugie, trzecie tak skakało. Na tym przecież, że był turniej WW, to byliśmy drugie miejsce. No dobra, no Black Knight też był kiedyś przez kilka tygodni pierwszym na Europie, więc wiesz. Nie, wiesz co, o Black Knight, bo do tej pory legendy. Słuchać, wiesz, bo Black, i my mieliśmy tyle, spotkaliśmy tyle osób z Black Tide'a, że nie wiedzieliśmy, czy oni się wzięli z kosmosu, czy naprawdę z Black Tide'a. Ja też jestem z Black Tide'a ogólnie. Ja jestem z Black Tide'a ogólnie. Tylko, że zmieniłem po prostu. Nie, ja wiem, że różni ludzie się trafiają, ale kosmici dosłownie. Jednego do dzisiaj nie mogę zapomnieć. Twój kolega co dodrzył po 3 latach nie potrafi robić? Jaszek? Nie. On to nie potrafił zrobić tego, co dodali na tych mapach. Co tego czystać trzeba i dodrza zrobić. A, ten nauka dodżowania. O, Exalted Chest. Magma, co to jest? Jakie drzewo? Odpływ miejscu nie ma. To zajebane drzewo tam wyrosło. Dobra, wracamy.
Na waypoint? To jest nowy event. Mało tych chestów. Waypoint. Oddawaj. Waypoint. To od razu linkuj w party, co? Nie chcę mi się. Dzięki. Wiem, że na to można polegać w takiej sprawie. Nie ma problemu. W ogóle ktoś kiedyś próbował z tymi pogadać, w sensie takim... W sensie takim, że przyniosło się im to, co oni chcieli, bo oni na przykład chcą rare crafted mace, scepter z longbows and helms with giver's insignia. Tak, dostajesz 30 broken lockpicków w nagrodę. Wow. 30 broken lockpicków? Żartuję, ale zdziwiłam się. Broken lock. Taki koleś zrobił filmik, jak tam był ten sezon wybuchu, ten turnament się skończył, że on, i tam zrobił takie, wiecie, że tutaj gnił, tutaj przejmował te kampy, latał w tym zerku i wszystko i w końcu się doczekał tego chesta i tam po prostu tam zmontował to fajnie, że tam niedźwiedź łezka mu się wokół kręci, bo to ranger był. Mhm. On też już tam klęka, ta skrzynka z nieba zstępuje, on to odbiera, to chyba 9 pazurków w nagrodę. A zaraz może o to podejść, jak to znajdę, może. Z takim wspaniałym po prostu. No. Young Beetle. Okej. O nie. O nie, to ta duża będzie żaba skakała. No będzie. Nie lubisz jej? Nienawidzę. To mi przypomina mnie. Do ciebie ci... Nie mi się przypomina. A ty pierwszy Michał znalazłeś, tak? Dobrze. Ujrzyjcie to sobie później. Brawo. Bić żabę. Dziękuję bardzo. Przyjmijmy tą żabę do gildii, ona ma taki fajny damage. Na rajdy będzie dobra. Te małe są gorsze. No, te Shadowblades są tu Reaper. One robią one shot kill. Te z daggerami są jeszcze gorsze chyba. Stuna ci zapalnie. Ja właśnie, coś spadło. I właśnie to zawsze spada. Nie wiadomo co to jest. Jak to co? To jest usuwanie. Ale z czego to spadło? Z gałęzi? To jest dam Asur. Z nieba. No właśnie. Aniołki dały. Ja w ogóle jak ten, nie siostra mi kupiła na książkę. Asury. Siostra mi kupiła tą Ducha Skalonu. Książkę. Jak ja zacząłem to czytać. To jest ta pierwsza, prawda? Tak, tak, tak. A ja ją wygrałam. Kojarzycie ten konkurs, co był jak GW było, premiera nie. była GW? Nie. Robili konkurs w każdym razie wydawcy w Polsce. Znaczy ja dopiero zacząłem to czytać, jestem tam czy drugi czy trzeci rozdział. Ale ten, jak to fajnie tam opisują właśnie te rasy i tak dalej, że no tu są takie asury, nie wiadomo ten, że wzięły się, bo zostały tam wygnane spod ziemi, wielkie oczy, brzydkie, pewne siebie, takie, to dalej jak takie... Jak, to są nietoperze przecież. Jak zacząłem to czytać, to takie, kurna, Niemcy hitlerowskie. Asury to są krzesła. Nie, bo tak mi się to skojarzyło, bo one są, uważają się za wyższość rasy i tak dalej, no to od razu mi się skojarzyło z nazizmem i tak dalej. Rasa aryjska. No to rasa asurska. Są Żydami, bo i skryty w wozach zamykają. No. Zajebiste z tym kufrem, lol. Rasa asurska! Jawol! Jeszcze tylko takiego zrobić asurę z takim... Z wąsami? Szkoda, chyba... że nie mają wąsów. Z wąsami, z czapeczką, wiesz, z całym mundurem i wszystkim. I będzie Asura, arrive! I nazywać się Hitler od tyłu. No, coś takiego. Nie można, nie można chyba. Niektórych nazw nie jesteś w stanie w ogóle wpisać. Znaczy wpisać piszesz, ale jak zrobisz enter, to... Nic ci nie wyskoczy i nie możesz. Zawsze mogą też poprosić o zmianę nika i wysłać ten scroll do zmiany. Co to było? Jebaka Kuki? No, on miał było. Porn stary, mu kazali zmienić. Czy jakoś tak. Ty, Oksy, ty miałeś od kondonów chyba dzisiaj, ostatnio widziałeś, nie?
Znaczy to pomylasz, Arwaster. Nie, ale z pełnym zdaniem, Arwaster. Słucham? Właśnie, pełnym zdaniem. No co pełnym zdaniem? No wypowiedz się. No koleś coś tam z kondonami miał, kurczę, ksywkę, nie? Coś tam miał, worek kondonów, czy tam paczka kondonów. Teleraport? Forfeed? O, flaksy. O, flaksy! Trzeba zbierać. Trzeba zbierać na przyszłość. Patrz, bo je zobaczysz. Flaksy Barcel, ale lepiej zbierajcie. Ja tam mam, ale ja nie, jeszcze nie wrzuciłem. To jest dopiero cena za to. Nie jest ten kościół. On przyjedzie tutaj. Ja, bo my olaliśmy go trochę. No bo flaksy. Flaksy najważniejsze są. Chyba dziwe. Kurna, dzisiaj kupiliśmy ile? Ponad 11 staków flaksów. Zostakowały się? Tak. Zobacz. Ja się potem zastanawiam, co się dzieje z moimi ciężko zarobionymi składkami, które opłacam. A nie wiem, ty wisisz ze składkami, przypominam ci. Wiem. Nie stać mnie na składki. Nie, no, dwa golda. Za daily. Ja nie dostałem dzisiaj za daily 2 golda, lol. Kurwa, miałem wykrafcić. Ty jesteś słaby. O tą wykrawcę. Bo ja dostałem. Ja nie. Nie, dostałem fakt. Czy wczoraj się logowałem i... Nie, krawciłem chyba. Tu. Ty to te armory za tokeny i broń nie można wrzucać do smuczki? Tak. Dobrze. Albo rozbijasz, albo wrzucasz do smuczki. Nie, no do smuczki. No jak rozbijasz, to masz szansę na ten insygnię, nie? A jak wrzucę spłuczki, to mam na egzotykę, którego mogę sprzedać. No raczej zawsze jest egzotyk, nie? No ale mogę go sprzedać. No albo skina sobie odblokować. Na przykład. Bo jak masz dużo itemów, to jeszcze raz spłukać. Nie no, muszę te tokeny pomarnować. Na wiem. Tych wszystkich dungeonów, które miałem, pokupuję bronię. Wrzucam. No gościu, szybciej to buduj. No cię nie słychać, bo jest głucho, nie. Ma większy level ode mnie. Chodź na PvP. Gdzie nabiłeś ten level? Ja zabiłem Zaitana, a ty co zrobiłeś? Budował namiot. On pokazał ładne oczy spadł. Dla GM-a. W ogóle ktoś wrzucił dzisiaj na grupę, na tą angielską Guild Wars na Facebooku, screena, że ArenaNet przejęła, wiecie, claima na ten, na Kipa. I był normalnie, wszyscy jego pracownicy mieli przy głowach ten znaczek ArenaNet, że niby GM i tak dalej. O lol. No. I przejęła gildia ArenaNet. Dla jaj. Idą. Kto idzie? Grunty, się patrzę. No też chcą do domu. Nie ma już. Nikt nie szedł, to pijany był. Grunt to się patrz. Ja zacząłem sobie oglądać Adventure Time. Tak? A ja nie. To robić? Adventure Time. Dalej, zbudował już ten dom. No teraz buduję dla smurfów. To nie jest, kurde, Afryka, że oni go skupy zbudują. A gdzie mieszkały te smurfy? W grzybach. No. No. Na Słowacji. Smurfy mieszkają w każdym mieście. Inaczej zwana nazwa policjanci. No, dobrze, że wytłumaczyłeś. Bo to takie suche, że... Że się... Chyba, że słabe. A czemu ci wyrzucili z druhów? Nie wyrzucili mnie.
Jeszcze. Wyrzucilicie. Jeszcze. Nie, po prostu jestem za stary już. Tego ci wyjebali? Nie, nie o to chodzi. To jest inaczej. To jest tak, że po prostu wędrownicy tam właśnie, ta drużyna, w sensie ogólnie, jeśli nie jesteś instruktorem, no ja nie jestem, bo nie mam jeszcze próby instruktorskiej zrobionej, to do 21 roku jesteś. A teraz ja po prostu jestem tam w szczepie i tak dalej i działam po prostu tam. Tak, nie, obecnie nie mam już ogólnie drużyny, nie działam żadnej drużyny. Czyli jesteś takim przydupasem? Nie, jestem ciężko pracującym człowiekiem. To ty jeszcze możesz powtórzyć? Bo nie wierzę w to, co usłyszałem przed chwilą. Że bujawka skręca meble. O! Wow! Co to jest? I domek? Ej, takie coś mi się kolekcja włączyła. No ja też przed chwilą mi się włączyła tego kolekcja. Ja. Mam to samo właśnie. Właśnie za ten Stolen Exalted Research Notes dostaliście? Tak. Można też. Nie mogę tego tworzyć. A nie, mogę. Wow. Softwatch, Eastwatch, Notes. Ale masz tam, żeby zrobić kolekcję całej broni jak tych. Tak, wiem. Ale spoko, wiem, fajny plecaczek, podoba mi się. Mógłbym go nosić. Kupić, mogę sobie to jakąś książkę do tej kolekcji kupić na trzeciej mapie. Na koniec eventu. Nie pamiętam. Tak, bo ja wczoraj to kupowałem. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie idziemy? Halo? Nie wiem, ty jesteś chyba. Panie Exalted. Halo, Mietku? Tutaj się powinien przecież event jeszcze odpalić. Tak, no. Będą z tymi nasionami tutaj, z tymi kwiatami. Dlatego to pewnie dziewać. Słucham? Chciałem wyjść do domku. Co ty? Nie masz uprawień domu, gdzie nie ma. Ale na chuj doje budowali, jak nie idzie wejść. No... Dla siebie, nie dla ciebie. Tam? Dobra. Na ziemi musisz spać. Dobra, podnosimy ciężary. Pakujemy. Aha, to ten upierdliwy. Ach, ty chud z nami biegasz, no. Nie, staj ci. No tak mi się właśnie zdawał. No, ale to dobrze ci staje. No, trzeba tu przewraca, no. Tak, bo trzeba znaleźć jeden, jedyny spot, w którym nie będzie cię przewracał. Jednego skarwestowałem, a wy dalej harwestujcie. Na razie zabiłem strażnika. Tu nie mogę. Okej, tutaj nie. Tutaj nie, bo tu będzie przywracał. Tutaj też nie. Skoczcie sobie na kwiatka. A kurna. Cwaniaki. Widzisz? Jak to się robi? Jej. Event successful. Kurwa, te klucze jak pojebane lecą. Dobrze. Skrzynek 29 już mam. One będą pod miastem. 41. Przyjdzie takie, jak będzie mieli taki po 250 i kurwa. I będziemy tylko wtedy chodzili na Tarira, żeby zrobić tylko meta event i lecimy po skrzyneczki tylko. A i za to się śmiejesz, my wczoraj z Izą poszliśmy i zrobiliśmy faila, nie? No. Ale i tak znaliśmy trzy inne mapy i trzy razy po skrzynkę obleciliśmy. Iza nas tylko transportowała między mapami. No, masakra. A no właśnie ktoś się tyłeś z nami, nie? Ja miałem chyba 70 kluczy, to wszystkie wykorzystałem. No. Kurze fajne, kurwa. Inni zrobili to i tak się poleciało na kufry. No. No. Dobra. Zebrać. Okej. Tam dalej chyba też jest skrzynka do tych pistoletów. Ja tu wezmę wsparcie, bo mam tą masterkę. Yeah. Exalted Assistance! Pomóż nam! Drzewo. Jebać, drzewo jest. O, przyszedł pomocnik. Drzewo ważniejsze, wybacz. Gdzie? Gdzie jest drzewo? Jest. Ancient! Wow. Jebać eventy. Ancient wood. O, jeszcze mogę raść, no wow. Brawo, ja tylko 3 zebrałem. A ja 4. Frajer. Haha. Co jesteś frajer? Nie. Już tylko flyer. O sobie tylko tyle, że się nie mylę. Próbuję dziś. Ej, dobra, ogólnie tu trzeba w tym samym momencie tak naprawdę... Nie. Tak.
Okay. Trzeba będzie rozwalić te wajny i zebrać prawie tam w określonym czasie między sobą te nasionka. Dobra. Pójdę tam. To wy to zróbcie, a ja będę udawał, że pomagam. Aha, nie, nie wziąłem tego. Gdzie jest ten tutaj? No ja chcę wejść na ten kwiatek. Ała. Dziwnie, nie atakuje. Kwiatek? Nie wiem, o co chodzi, ale było... Bo kwiatek kwiatkuje. O, ten kwiatek atakuje. A czy do tamtego kwiatka ktoś poszedł? Zostawnikę sobie włączcie. Ja się to chciałem samo. Też ja chcę... Kurde, chciałem na kwiatka wskoczyć. No, gicior. O nie! Kolejne trzy klucze! Duży kwiatek, duży kwiatek, duży, duży kwiatek. Kurwa, kliknij zero. Wow. Gdzie on jest? Aha, tutaj. Hachłe, hachłe. Macie baner. Lol, zgadnijcie, co dostałem. Co dostałeś? Prekursora? Pokaż. Mo. Modzio. Modzio, a to jest fajne. Zajebiste. Fajnie. Fajnie, że dostajecie wszyscy egzotyki, prekursory. Fajnie. Ujawka najważniejsze, żebyś... zbierać broken lock. Ujawka najważniejsze, żebyś ty nie dostał. No właśnie tak się czuję, że ostatnio tak to działa w ogóle. No. Zaraz... W twoim głosie było to słychać. Zaraz napiszę niedługo do ArenyNet, czemu mnie kurwa oszukujecie. Czy to już jest jakiś spisek globalny przeciwko mnie? Ja tak, jeb, usunięcie konta. Przybywiatka śmieje, że ostatnio zginąłem. Obniżą cię jeszcze bardziej do. Gdzie zginąłeś? Bo szedłem na nie na swoim koncie i przez chwilę myślałem, że prekursora wydropiłem, ale nie zdążyłem go podnieść i zniknął. Całe szczęście się okazało, że to był... Słucham? Miałeś taki sen? Nie, na WW byłem i dostałem kufer z egzotykiem, maczu go, nie? I nie wiem czemu pomyślałem, że to jest skóra prekursor. No ale pewnie skóra podobna. Bo to był. No nie, na szczęście to był zwykły egzotyk. Zwykły egzotyk. Na szczęście. Na szczęście. Bo nie zdążyłem go podnieść. I zniknął. Nie, to musiał być prekursor, skoro nie zniknął. Nie, nie. Obudziłeś się z... ale potem. Ale te słowo na szczęście, no, czyli ty prekursorów... Siedem kluczy! To wysłałem? Nie, nie byłem na swoim koncie. Ja też siedem. I ja osiem. A. Dlaczego siedem? Nie wiem. Za no event teraz zostałem. Siedem. Dobra, to było dwie skrzyki chyba tylko. Cześć. Trzy są. Gdzie? O, jest. Ja tam z tyłu. Od firmy. Na jednym z eventów pamiętam, że było chyba 5 skrzynek gdzieś tam kurczę leżało. I 4 są. Od firmy szybko. Zielony i ten, które z nich lecą. Bezcenny. I ten Leaf Fossil, który z nich leci. 30 Auridium, dobra. Jednak mam to otwierać. Auric Silver. Rare. Uj, 10 brąza. Okej. Okay. Zrobiliśmy tu wszystko? Tak. To lecimy tak. Teraz na Westa. A nie, czy to też jest wszystko zrobione już? Tam Off? Jest zrobiony, aktywny. Trzy czy... już są otwarte, więc... Ale nie. Mówię, czekajcie, ja skoczę na prawo, na wschód. Wschód też jest zrobiony. Nie. To co, idziemy na południe? Nie, chodźmy na zachód. Bujawka, inactive tam jest bujawka, na West, patrz jest inactive. Ja mam do ciebie prośbę. To, daj linka. Baltazar. Nie. Daj spokój. Powiedziałem ten entuzjazm, nie? Jaki Baltazar? Dałem WWP. To jest skill point. Przejebany. No, zjebany. A nie przejebany. Jest. Jestem byłem, mam, a tam jest starter, tak? Nie, to? No reszta skill pointów jest znośna, tylko ten właśnie. To jest takiego złego w Baltazarze? Oj, jak pójdziesz, będziesz wiedział. Ej, nie pójdę, nie potrzebuję. Aha. Pójdziesz, bo chcesz robić Nevermoora, co nie? No. To będziesz potrzebował mieć gifta z każdej nowej mapy. Też? To czekaj.
Jeśli ja dobrze rozumiem, te nowe legendarki potrzebują gifty z każdej mapy. No. Bo później je łączysz w jednego gifta Magumy. Ale możesz to wykorzystać tak samo, żeby zdobyć skill pointy. No. O, fajnie, masz już 244, ja mam 30. Już mam jeden stack w skrzyni. Ale to użyj go, bo to idzie do waletu. Teraz to jest w tym. Jak naciskasz i to masz w portfelu twoim. Żeby ci to miejsce nie zajmowało. A rzeczywiście, nawet nie wiedziałem. No. To muszę i możesz to teraz wykorzystać na każdej postaci. Zobaczcie, tej bujawka się do czegoś przydała. Bo sam się ostatnio dowiedział. Znaczy ja za to biorę i katapulty kupuję i sprzedaję. To znaczy możesz na altach sobie wbić masterki. W sensie specki. No ale jak mam wszystkie na razie, no to po co mi? No na alty masz wszystkie? Altów jeszcze nie mam na 80. A. Znaczy ja gram tylko jedną postacią przeważnie. Dokładnie. Dokładnie. Też gram jedną przeważnie. Fajnie. Cieszę się. No fajnie, to cieszysz. Cieszysz? No. Cieszysz się? Cieszę się. No jestem łysy i często się cieszę. Nie cieszę się. Jesteś łysy? Nie. Myślałem. Dobra. Co tam się dzieje? Exalted chest. Proszę przekazać najmniej 5 osób z gildii i ci powiedzą, czy jestem, czy nie. Jesteś? Nie. Pile of za dwu. No halo, gdzie jest... A, Exalted jest tam! Ojeju, idziemy na górę! Speeda! I need speed, I need a hero! Pa. O, Spirit Shard mi poleciał, no proszę. Bez sensu. Fajnie, z sensem. Idziemy sobie przez środek, bo tutaj też jest skrzyneczka. Ja nie wiem, skąd wy macie te wszystkie klucze. Mi nie drobią. No i szybko drobią. Bo komandor jest po to, żeby prowadzić innych. Nie żeby brać łuk. Sobie u... Komandor. Tak powiem, psy. Lecą ci klucze, nie ma jak. Psy, ja miałam tylko 5 na początku. No dobra, ja zaczynałem z 10. Jestem... Proszę, żeby on się nie zbugował. Bo jak ostatni raz byłem, to on się zbugował, ten spelunk. Kosz, gdzie wy jesteście? Poszliśmy. Sobie od ciebie. Bo jesteś łysy. A jak jesteś łysy, to znaczy, że możesz być rudy. To takie rozumowanie. Jesteś blondynem, więc możesz być bujawką, no. Ja nie jestem blondynem. To co? On jest łysy. Chciałem, że powiesz, że ja nie jestem bujawką. Jak tam do was teraz mam dobiec? No? Z buta. Skąd się tu pojawił champion? Lol. A, ja znalazłem kufer. My już by u nich byliśmy. Kurde, chwilę, mnie nie ma, tyle rzeczy nie ma mija. Co, farbowałeś się? No. Ej. Zawsze chciałem być rudy. Rudy jest fajnym kolorem, nie wiem co wam chodzi. Ja nie wiem, że nie tylko, jest ale tylko u dziewczyny. No. Zgadzam się. Przykro się przyznaję, ale też się z tą bujawką zgadzam. Też mi przykro z tego, że się ze mną zgadzasz. Nie róbcie tego eventu, poczekajcie, że tam dotrę. No, trzeba szybciej dochodzi. Nie lubię szybciej dochodzić. Well, shit. Jestem. Co, koniec? Koniec. Możesz iść do domu. A! Ozy, lubię ozy. Champion Gold Uzi. O, powinien mieć dużo złota, nie? Po zabiciu. Ale dużo slime boxów leci. Panie generale, co pan tak? O co tam jest? Coś, jakieś zielsko. Co to? Nic, nie, nawet tego nie... Jej, Casanova Road. Wszystko trzeba zbierać.
Dokładnie. Grosz do grosza, zbiera się w pierdol. Zbiera się prekursor. Chodź, skrycie. Nie ufam ci, ale chodź. No i co, tam zostałeś z tyłu? A, ty tchórz. O, co to? Coś open zrobiłem. Te. O, to jest ten event. Dobrze, dobrze, tam jest Mitryl. Nie, bo Mitrylu potrzebuje jeszcze, dlatego było 450 lat. Nie, 750, lol. Nie, bo ci event jest Mitryl. Gdzie masz Mitryl? A na górze. O kurde, padłem. Między ozami. Między glutami. Między ozami? Adam, gdzie jest nasz healer? W ogóle ten, Wojza do mnie dzisiaj napisał. Ty, Bujawka, ale nie jesteś zły, nie, chyba nie wyrzuciliście mnie z gildii za wczoraj. A kto? Nasz healer, który nie przyszedł na raid. Bo zapomniał, bo myślał, że to jest dzisiaj, a nie wczoraj. No wiesz, jak kiedyś mało, to zapomniałem do pracy pójść. No, ja kiedyś zapomniałem, no i co? Tak? No. Się nie pojebało. I dostałem telefon kierownika, gdzie jestem. A ty? W domu. Ja? Powiedział, że na piwie. To powiedział, aha, okej. Okay. Miałem następny dzień do pracy, mówi... fajną pracę. Tak. O, drugi... No ja też dostałam drugą. Kolejna ten właśnie. No ja to samo właśnie. To pewnie w konkretnych miejscach, znaczy z konkretnych... Tak, z eventów konkretnych, bo tak, bo to jest, jak klikniecie sobie prawym... Ja nie dostałem. EQ. Ja też nie dostałem. I ten collection, to macie, podświetlicie go i jest... Complete events at Westwatch. Kuziom, to dlatego, że muszę skracać na bieżąco, jest. Oh, hit! Może dopiero dostanę. Who's that? Any day's a sense. Problem. What will trap such shiny? Kiedyś chyba sobie tam ktoś zrobił na Reddicie żarciki. Wkleili screena tam z tego wyboru rasy. Screena tam dorobili, ale to tak wyglądało, słuchajcie, jak prawdziwe, nie? Ludzie robili w konia tam. Skryty będą chyba. Opis jaki miał? Shiny, shiny, shiny! Shiny! Taki miał opis. Taki fajny łuz. A już jest normalny. Uwielbiam to słowo, nikt nie potrafi go wypowiedzieć. Ja też to uwielbiam. Ja też nie potrafię. Nigdy tego nie mógł powiedzieć. Unwielbile. Którego słowa? Właśnie. Unwielbile. Dobra, wszystko wiem już teraz, dzięki. Tego słowa, że jest nieważliwy, tylko że po angielsku. O nie, one go leczą. Nie. No nie uleczył, no szacy. Ura, wygraliśmy. Kolejne 8 kluczy, ja pierdolę. No, 8 kluczy. Yeah, 45 kluczy! Idziemy tam? Miałem przed chwilą 10, a już mam 50 wol. Dlaczego wchodzimy do jakiejś ciemnej, czarnej dziury? To jest niepokojące. Czemu? Tu jest tylko elitka. Fajnie tu jest. A, bo lubisz takie klimaty, czarne dziury i tak dalej. Nie hejtuj. Nie hejtuję, lol. Ogarnij się. Nie. O, grzybki. Nic, to był tylko chest. Chodzimy stąd. Gdzie jest chest? Chest, bro. Taki malutki. Taki, co gówno daje. Dwa lub of Aurelium i niebieski ten. Wow, szacun. No mówiłem, że taki, co gówno. Okej, on ładuje teraz to energią. Jestem wrightem! Jestem. Jesteś? O, Exalted Chesty. Imperial Fragmenty. Spirit Shardy. Jestem Wrightem. Jesteś Wrightem. Mogę tam tańczyć? Nie. Gdzie ty jesteś?
A, jesteś. Nie mam animacji tańczenia, a mam... No, to co? Jest kolejny event? Pylony. Gdzie są tu jeszcze pylony? Na górze jest jeden z nami. Zakrmów był chyba. No, tutaj jest. Tak, tam. Jest event. Chodźcie na WPK. Albo nie. Idziemy do przodu. Jest tam przy wejściu na północny... Północne wejście do Tariru jest... Nie, nie słucha, bo tu kufer jest. Kufer. A, fajnie. Poczekaj, że otworzymy. Też cię szanuję. O, tutaj jest. Przodu idziesz drogą i będzie. Tam jest chest w środku, jakby ktoś chciał. Jebać. Jestem... Chesty to będą w środku. Jestem wrightem. Nie pomogę ci, jestem wrightem. Wejfra. Nie jestem. Wejfra? Wright. Dziwne, że tego plunu nie odpalili pierwszy. A, bo nie złamany. To jest ten palący się plun? Plun? Flaks. Tak. Flaksy. O kurna, przegapił. O, on jest upierdliwy. Ja nie mogę go tworzyć, bo stworzył. Ten? Czy nie to ten? Idziemy do Dawkura. A, to jest ten, co zbiera jajka. No. Ja... Faktycznie ekspa poprawili na tych mapach. Jest podwojony za zabijanie potworów. Wcześniej też by te masterki tutaj, kurde, myślę, że jakaś porażka. No, teraz tylko trzeba usiąść nad achievkami. Żeby masterki wbić. Protekty, czekajcie, jakie ja mam tu masterki? Czy ja coś zrobię dzisiaj z Aruli Pazi? Coś to nie, bo to jest Adventure. Stealth gliding? What? Te bossa się będę zmieniać? Forgotten City Archers. Arches. Glide through arches below the waterfall on the eastern side of Tarir. Za to jest masterka. Co? Trzeba gdzieś polecieć. Przeglajdować się. A nie jest przypadkiem, nie było, że... Kurczę, no. Nie, to nie było, że... Na wschód. Tak. Waterfall. Nie wiem. Muszę sprawdzić, jak się to robi. Ktoś wie, co to jest Saving City of God? Co? Taki achievement. A jeszcze raz, poczekaj, jak się nazywa? The Saving of the City God. Nie rozumiem. Saving of the City God. Może, kurde, ja z angielskiego tak? Jestem słaby. No. City. Saving the City of God. Gold. No, no to musisz po prostu wziąć wow. Udział w ze 100 obronach ostatnich ma. Po prostu ostatni event 100 razy zrobić. 100 razy tam, no nie? Tylko 100 razy. Okej. Okay. Tak, mniejsza liczba niż ubijanie dolniaków na www. Tak, to Kasiu, jest gorszy przecież achievement. Zabić 1000 razy tego, no, jak to się nazywa? Giganta. Giganta, no. Co to dla ciebie? A tylko są te, że giganty, dwa chyba. Trzy są. Nie, no dwa Ascalonie też sobie łazi. Jest. Event jest. Jest w Ascalonie. Jest to. Są jest. Zwykłe nawet w evencie. Jest na Diessa, jest na Harati i gdzie jeszcze? Na Brisbane. Na Brisbane. Tu mnie ktoś zatargetował. Dlaczego mnie targetujesz? Ry. Ancient! Gdzie? O, kolejny. O Jezu, Focus Fire Cluster, to pierwsze od mojego powrotu do gry, kiedy dostałem. A kiedyś to było drogie jak... No, tak, było. A teraz kosztuje zero. Co? Dobrze, czas robić tego
Maureya. No właśnie, ja robiłem jak był drogi. Ja też zrobiłem jak był drogi. Ja to tak farmiłem wtedy, będę też w jawkach, no. Gdzie masakra. Bo teraz tak, wszyscy mają to zrobione i to chyba do niczego innego nie jest potrzebne. No. Przydawałam, bo wtedy było za to dobra kasa. Dobra, stargetujcie tego małego miarza. Super, tak, idź na nie prosto. Ło, na pewno cię nie zauważą. A myślisz, może mnie nie zauważyły? Nie no, one nas zauważyły. Niesamowite. Kurna. Odkrycie. Jest on zdech u wszystkich. Ja mogę dostać takiego skilla, jak one mają. Turlanie się? No. Gdzie palma? Łopo palma. Ja zaraz wracam, jak coś. Zaraz wracam. Co wy tutaj kopiecie? A, ja to chyba skopałem już. Yeah, arrowheady. Tak bardzo lubimy. O, flaksy mi z nich wypadły. No, czasami to ja wylatują ze stworów. Flaksy? Serio? No, zaradowo ze stwora po prostu jak zabijasz, no to wyleci. Tak, nie mam... Ma ktoś przydupasa przywołać takiego, co przydupasuje? Przydupasa, co przydupasuje? Nie. Mamy Linka. Ale on nie sprzedam nic u niego. No, jesteś moim przydupasem, co przydupasuje. Zobaczcie, potem... Potem ten. Wow, już drugi Lion Chest, kurde, dostałem na tych jednostkach. Wow. Jeszcze by się przydał tylko klucz do tego. Ej, ale klucz mi ostatnio poleciał. Na www. Po prostu tak, z dropa. Piękne to były czasy, jak oni dawali do daily te klucze. No. Piękne to były czasy, jak po prostu randomowo się leciało i dostawało z eventu gdziekolwiek tam. Pięknie było to, że było kiedyś pięknie. Brawo, ty. To było mądre, to była mądra sentencja. Jest drzewo. Jak tam twój stream, bujawka? Ja, co? Jak twój stream? Dobrze. Zapomniał o nim. Ja mam na drugim monitorze go odpalonego. Okrągła liczba jest tobie, tak? Tak. Parzysta. Zero? Dwa. Dwa? Hello, dwa stream. To aż cud, że ktoś to ogląda, nie? Mama bujawki, żeby mu przykro nie było. Ooo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 
Kurwa ty gnoju. Mówiłeś, że nikt się nie dowie. Skąd on wiedział? O, teraz dostałem jakiś silver. 3 na 6. To jest nic na roślinek. Biorę. O, jest przydupas i tego się sprzedam. Mister Selmy. What? On tak fajnie... What? Extracted Shining. Co? No. Halo. Klicie, halo. Baw się tym jajkami. No wiesz. This eggs will be so tasty. Yummy, tasty eggs. Eggs. We my have learned now? Twoja eggs jest tasty. Guess so. Oh. Czekajcie, co on ma w rękach? Czy on ma głowę Exalteda? Cześć. Ej, on ma w rękach głowę tego Exalteda. Bo on składa sobie Exalteda. Tak? Twojego własnego chce mieć.
Tylko... O, smoki przyszły! Nienawidzę tych sworów. Nie zdążyłem. Mam opolis. Gip money, gip. Nie zdążyłem nawet dobyć. Many. Must be fanny. In the fanny world. Ja chyba jednak bardziej tych diabłów nie wiem. Smoki. Diabły są najgorsze. O, te smoki można pokonać, wystarczy poczekać, aż on wyjdzie ze swojego tego. I tak on będę nawalać. Wiecie, co mnie irytuje? Mnie irytuje taki mały target zaznaczający, kogo bijesz. Czasami tego nie widać. On powinien zrobić większy. Czekaliśmy się na fraktalach pulsującego młotka. Może się takiego większego taga doczekamy. No bo to taki malutki, jak jest dużo mogę... O Jezu, ja dzisiaj na fraktalach nie byłem. Ale też dzisiaj są ciulowe fraktale. Ja nie zawsze. Nawet na T4. Na T4 byłem dzisiaj na 90 fraktalu. No. I po prostu nawet nie mogliśmy zabić, bo to był ten, Molten Boss. I zawsze jestem champion pierwszy. No to jest jakiś zmuchowany jeżozwierz. No. I a. Nawet z moim party, ten, co w ogóle mieliśmy AR i tak dalej, wszystko, a standard, nie dodaliśmy rady zabić tego. No tam już sprzedaje się kurwa healer albo druid healer albo... Ale nie... Healer albo druid healer, okay. Healer albo druid healer. No bo jest healer i jest druid healer, nie? Tylko nie, no lamusy no, poszły... Lamusy poszły tymi... Dwoma revenantami, no to wiesz... Revenant prawie DPS-u nie ma. On jest jako taki przedłużacz bunów tak naprawdę i to wszystko, co jego rola się sprowadza. To połączenie z takim na przykład guardem, bufferem healującym, to no, by mogło z tego być. Dlaczego iskierka lata w jednym miejscu? No bo to jest problem. Nie lubi. Iskierka ma szlaga. A jej chyba nie ma. No i wywaliło. Cześć Exar, chcesz iść razem z nami? Kurwa, miałam siedzieć jak pracę. Miał? Miałaś. Efekt jest tego taki, że wróciłam do domu 3 godziny później, zmyłam, wstawiłam pranie. I pochwal się dalej. Nawet nie otworzyłam folderu z pracą. To trzeba przyznać, że dobrze ci idzie. Ja sobie specjalnie swoją przedłużałem na późniejszy termin magisterski. Kurwa. Ja nawet nie mam komputera jeszcze wybranego, do którego mam się włamać. Ktoś chętny? Zapomnij. Dzięki. Postaw sobie, nie wiem, swój jakiś laptop. Włam się do niego. W jednej sieci to tak słabo. No to postaw go w uczelni. No uczelnia już dawno jest zrobiona. Proszę? Uczelnie łamaliśmy na zajęciach, więc... Bo do chuda się włam. Do mnie? Nie znam moich danych odpowiednich. A na pewno nie będę podawał. No kurde, zamykałem drzwi i mi się zamknęły drzwi przede mną. Aha. Trzeba tego kamieniami rzucać, co są na górze. Znowu poszliście beze mnie, ale z was są normalnie... No kurna, no nie będziemy na ciebie czekać, no chłopie, no. To mówcie, że idzie dalej. No idziemy, no, a cały czas idzie event. Życie no. Idzie dalej. Nie, moje życie stanęło w miejscu. Weź Bupro, albo Apap, albo nie, Biovita. Myślałem nad siekierką, albo... Geriabit Farmaton w jego przypadku. Ha, 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 jesteś stary. Jezu. No Linek, to taka prawda, no! Ale się uśmiałem! O kurna! Umrę tak, za chwilę. Ale, no, bo jak nie jest się nie doceniają cię tutaj. Jak jest się... Kurwa, wpadłem. Co ty robiłeś? Kamieniem rzucałem. Spadłem. Kamień na ciebie spadł, okej. Okay. Tak, że kamień, że trafił się w głowę. Dead. Nie, to nie było tak. No, nie oceniaj, dobra. Tylko rap mi może oceniać. Krap chyba. Krap. Mrał.
prostu. Jesus. O, dostałem jajko, super. Nie, ja nie chcę spadać tam do niego, kurwa. Maciu? A ja sobie zabiję te małe, dobra. Jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat niech żyje jeden. No, no, no. I bijemy! Może jak się wszyscy rzucili. Wow. Strasznie mało kondycji na nim jest. Czy 30 sekund to mało kondycji? Nie, w sensie mówię o poison. No to mów, że położył. Miałby jeszcze, kurde, chilla jak kondycję, ale znerfili i zamienili na blida. Czyli tu akurat. Co ty jeszcze od niego chcesz? Zostaw go w spokoju. Zabiorę. Co ty nosisz? Po co ty nosisz tą głowę? O! Bo to jest jego... What? Nagroda. Co? Tak, więc innego, że Skryk się zakochał w świecącym czymś. No tak, rzeczywiście. Też jest prawda. Are you having fun, my precious? Chyba Skryty zostały stworzone na bazie Smigula. Myślisz, że to takie ukryte hobbity są? Może nie hobbity, ale ukryte smigole. Czyli hobbity. No, czyli hobbity. No ja wiem. Ja rozumiem to, tylko że... No, hobbity za bardzo nie gadały tylko o my precious i tak dalej. Dobra, co się dzieje? On zatracił swoje, jak się mówi, człowieczeństwo, to dla hobbitaki będzie odpowiednik. O nie, nie zdążymy zrobić eventów! Nie będzie 100%, a nie, i tak nie ma. Jak nie? Będzie. Mamy 2 na 3. A jeszcze tam boss jest do zabicia. Event zaraz, Auran. Nie, tutaj, ale ten się zaraz sam uruchomi. Tutaj po tym evencie właśnie. Jej. 3 na 3, jest. Wszystko zrobione? Ale 100% teraz nie masz participation. Wiem, no. Ale zrobiliśmy wszystkie. W sensie prawo, góra, dół, lewo. Sprawdzało to. O, Magarena. Co, jak się sprawdzało? Już nie ma, w ciągu dnia nie ma. Teraz jak będą challenge, to będzie. Możemy teraz w trakcie challenge biegać za eventami też, bo też będą. I zwiększają dzięki temu participation. Znaczy ja na te challenge nie muszę iść, ja sobie będę latał po eventach. No właśnie, tak jest lepiej. Ja tylko tych nie mam. I radzę się ustawić przy którymś wrotach, nie wiem, na które idziemy. Nie wiem, mi to będzie na krótko. Na północ może. Uuu, co mi dropnęło. Ale fajny jestem. A nie, dlaczego na map czata to wrzuciłem? Ale mi fajny to. Za półtorej minuty się zaczną, to znaczy za 2 minuty challenge. Bo jak ty mówiłeś, że nic ci nie dropi? Jest to już. Tylko, że tego nie mogę sprzedać. No i ja tego modu też nie strzelam, lol. Zrobiłem challenge, ty Michał nie masz challenge, to sobie wejdziesz. Ale to te challenge to nie są te, to są takie do tych dodatkowych zbrojek. Tak, to są dodatkowe po prostu zbroje do ataku na Tahrir. Tylko no to tak, oddaj. Tam za achievement dostaję za zrobienie. No za każdą. Chyba tak.
Nie wiem. Zakażą mi. Czemu mój Mavdrey jest już pełny? Robiłam, kurczę, no nie wiem. Kurczę. Ja też nie wiem, który robiłam już. A nie, to jest ta licytacja. Licytację robiłam. Ja sobie pootwieram wszystko, bo chyba nie mam miejsca. Guys, my mouse button stop it working. Guys? Guys. Guys. Jeśli nie po ulicy, to ja idę, bo ja tu byłam. Na co sobie robić konkurencję? Którym przedstawiamy? Mi się pysie. Czekajcie, ja napiszę na M, że ja biorę... Idziemy na Norfa. Dobrze, dobrze. A co tam się robiło? Ale to na spokojnie, w sensie teraz... Nie wiem, to się rozdzielcie na te... A czy ich masz zrobienie wszystkich czterech stąd? A my pójdziemy sobie w tym momencie, ci co nie chcą robić challenge'y, idziemy sobie na zabicie tego. Tak, i pod bramą Nord jest champion Arrowhead. A tutaj ja czy tam, pytanie. Kto tam, Oksy, ty tam jesteś? Co tam jeszcze jest? Aukcja. Ja tylko jestem. Okay. Ja jestem gdzieś. Jakie są domy? Ja jestem na iście z Morgowiciem. Jak robiłam wcześniej te rira dzisiaj, na samych challenge'ach trafiłam dopiero na challenge'e i zrobiłam chyba dwa eventy, plus jeszcze Tarira i na koniec miałam 142% mapy z Tarirem razem. A gdzie ty to jesteś? Halo? Bo ciebie tu nie ma. Ja? Nie, Oksy. Challenge poszedł? Nie, no. Na challenge'u jestem. A, Boże, to jest challenge. Tam jest Exalted Key, nikt nie wziął? Czekajcie, gdzie tu są jakieś eventy? I Matt Mitril. I z kilka ty jesteś przy evencie? Jestem przy północnych wrotach, jeszcze się nie zaczął. Ale czy event jest jakiś? Teraz jeszcze nie ma. Zaraz będzie. Pewnie, bo one po przywrotach się pojawiają, zauważyłam. Nie wiem, czy są gdzieś dalej. Wybrałam. Ale jest champion, jakbyście chcieli. Dobra, idziemy na championa. Championa to... Halo, lubi, Allah Akbar. Black Diamond. No wow. Super. Jakby to był wyścig jak ten Zephyrit, to by było fajnie. A właśnie, gdzie teraz słuchajcie, są te minigry, gdzie to się... O minig ma zaznaczone, to są takie portale, jak na minimapie masz. Tak, ja wiem, ale ja mówię teraz o normalnych minigrach. To są w... Gdzie to są? To jest event. To zawsze są. Te ludziki z takie. Tutaj jest wyścig? Chodzicie już? Czy coś tam jest. Biliście? Tutaj modre motw trzeba wybić. Nie, chud. Ci co chcą robić challenge, robią challenge, ci co chcą robić eventy, robią eventy. No to ja wiem. No. To tutaj na owie, teraz nie widziałem. Ja mam pytanie, bo ja mam zrobione bomby i turety, na które bym musiał iść. Ojeju, nie wiem. Nie pamiętam, kto jest jaki. Muchomor i coś tam jeszcze jest. Muchomor i rzucenie bomb. Nie, bomby już były. Byłem. Ale latające bomby? Wielkim latającym czymś? No, z Gildera rzucasz bomby. A, no to tak, to jest East. Mam pytanie, czy mam zostać tym Exaltedem? Możesz zostać, iść na południe, bo tam jest przepychanie takiego, takiej czegoś, jakby bomby za pomocą tam specjalnych młotków, czy coś takiego. To nie specjalne młotki, to skille, które odpychają. No. Chyba wolę iść na challenge'a kolejnego. Mój Exalted Armor z licytacji zniknął chwilę po wyjściu z tamtej lokacji. Bo to możliwe. No, no on jest określony właśnie na dane miejsce. Tu raczej nie byłem. Jezu, co to jest? Co ja zrobiłem? Odpaliłem sobie okienko! Co ten Exalted? Gdzie stąd 10 tysięcy? Boże, nie, bo ja odpaliłem okienko. Devan, chodź tu! O! Aha. O, wpierdol! O, Rarek. No i wpierdoliła mi. No. Wiedziałem. Co mam ci powiedzieć na życie? Sorry. Ale jeszcze nigdy mi się kurwa na tym nie udało pierwszego zająć. Ja nie wiem na jakiej zasadzie się zajmuję pierwsze. To jedna osoba tylko może zostać i wtedy jest achievement. Tak. My ostatnio z Arkiem biegaliśmy, wiara po prostu ucieka, żeby przeżyć. Kurwa, też nie tak. Nie, bo musi zostać konkretnie jedna, dopiero wtedy. Tak, ale mówię, ludzie po prostu uciekają, żeby przeżyć i nie udaje się tego. No właśnie. Trzeba było iść naprawdę pełno ludzi z gili. Ale ja też byłam. Wszystkie randomy wybić i wtedy dopiero robić. No, że wszystko zrobiłaś już. Właśnie nie mam, 3 na 4, nie?
No już to jest ale... wschód, zachód, północ, południe. A coś, a to jest. Okej. O Challengerach mówię. Ja przypuszczam, że z tej strony nie byłem. Od dołu. 12% dopiero. Boże. Participation? No. Ja mam 14. Ale to spokojnie. Jak się zrobi Tarira, to powyżej setki spokojnie wskoczy. To jest jeszcze na północy kolejny oddział. Orgrimmów. Po prostu pożywka. I tam, co był na koniec, ten Hero Point został przeniesiony na początek. Wiem. A tam są dwa. Tak, pod, ale ten, co był. Tak, ten, co był na samym końcu, jest na początku naprzeciwko tego pierwszego. Ale obydwa trzeba robić, bo ja widziałem dwa, jak dzisiaj byłem tam na dole. Na jednego trzeba mieć maserkę. To znaczy, to nie jest Hero Point. Tylko po prostu to jest boss. Taki bossik jakby. Tak, i trzeba mieć masterkę, żeby móc skorzystać z jego skrzyni. A, no to wiem. Co ta skrzynka w ogóle robi? Nic. Daje coś fajnego? No, właśnie mówię, nic. Nie. Kilka lumpów, jakieś tam niebieskie, zielone. Lumpów. Czy nic? Lump of Aurelium. Lumpy. Lump of alcohol. Kurczę, jak słyszę lump, to mi się wydaje, że jesteś z Poznania, nie? Nie jestem z Poznania. Ale lumpy wszędzie są. Masz tak do... jest. Czy ty masz coś do Poznania? Nie, bo ja jestem z Poznania. O, widzisz, ja jestem spod Poznania. O, widzisz. A ode mnie nikt nie jest. No bo ty mieszkasz w Łodzi, w ogóle. No. I koniec tematu. Koniec tematu, nie będzie rozmów. Fajnie. Fajnie, że się cieszycie. Fajnie, że uważacie też, że Łódź to miasto Meneli. Fajnie. No nie? Nie, w ogóle. Tak to... Ale Łódź jest takim miastem padającym. Jak padającym? Ej, ale Bujawka, ja nic nie mówię, jestem cicho. Ej, złodzie już mnie wyzywają na czacie gildy. Smutno mi. Teraz mamy tutaj blisko też do Hero Pointa za Rowheadem. Możemy iść, jeśli ktoś nie ma. Wszyscy mają, czy ktoś nie ma? Ja nie wiem, mi wyrzuciło, mi się mapa ładuje dopiero znowu. Mi też Olsztyn nie podoba i tyle, o. Jak to się z Olsztynem mówi? To ma przyjmę. A który Olsztyn? Jest więcej niż jeden? Ujle, tak, jest jeden w Małopolsce. To nie, to on brzydszy na Warmii. O, jeszcze jest Ancient. Trzeci już dzisiaj. Dobra. O, patrzcie, jaką mam sikierę. To ktoś nie ma tego Hero Pointa? Kuźwa. O, odpal pan. Ja mam. A ja nie mogę odpalić, bo ja już go mam zrobionego. Możesz odpalić. Każdy może. No już odpaliłem. Dobra, to zabijam. Bo za niego też będzie nagroda, też skrzyneczka. Ale ktoś mu ładnie zdjął. O, oksy. Mi się trafiło dostać, kurczę, DC, kurde, w dobrym momencie, kiedy się nie mogę przenieść do was. Jest mapa full. Próbuj. Próbuję, próbuj, bo ludzi wywala właśnie notorycznie wtedy. Często, tutaj. Mi się zdarzyło dostać DC, jak robiłem prawie proofa na legendę. Ale przyznam, że Mesmerem mi się łatwiej gra niż Revenantem, kurczę. Revenant strasznie go ten... Jeszcze go znerfili i on w ogóle jest teraz taki papier. On był miękki już zawsze. Wcześniej no tak, był. Tylko nadal, on jest jeszcze większym papierem teraz. On się tylko przydaje do... w sensie do wydłużania bunów i to wszystko. Ale wiesz co, w tym problem, że on mi się podoba, kurde, nie? No rozumiem, tylko że mówię, że obecnie jest on taki... No ale plasma, ja nie narzekam, ja mam wszystkie klasy, to mam co wybierać, no. Ja też, no. Tylko jakąś muszę zrobić, kurczę, pod WW. Polecam nekromantę. No właśnie myślę, że nie zrobić nekrusa pod kondycję. No, polecam, ja tak latam i... Tylko, że wiesz co, ja nie lubię sztafa właśnie, to jest ten problem, nie?
O, mam fajne ma skille, tylko no nie lubię. Champions. No to Scepter i... No to Scepter i Warhorn. Możesz się zrobić albo pod Shrouda, na przykład. Staffa Warhorn, wtedy ale... do ładowania Shrouda. Warhorna biorą do Daggera najczęściej. Raczej nie, no ja Scepter... latam Scepterem i Warhornem. Jestem. Czekaj, nie, ja z Daggerem jak grałem, to grałem Scepter... Dagger... Focus na przykład, nie? Hmm? Bo mi się tak podobało. To co? Czekaj, ktoś od nas z gildii gra na tę kondycję. Czekaj, coś na H to się ksywa. Hut. No. No to hut jest na TS-ie właśnie. Nie ma mnie. Nie ma? No. Czekaj, kurde. To on przed chwilą. Grasz na Epidemika? Bo to był chyba Epidemik, nie? Ten skill, co... Co? Co na inne postacie rozrzuca kondycję. Ja gram na... Soul Reaping, Spite i Reaper. Pewnie zapytasz się dlaczego. Dlaczego? Nie, mi chodziło o skille. Skille? Consume Condition, Signet of the Lotus, Rise, Spectral Armor i Chilled to the Bone. To jest weteran. Weteran. Przepraszam, że przerwałam. Proszę. O, królowa obcych. Zależy, czy mi chcesz grać. Ja gram pod Shrouda. Pod Shrouda bardzo dużo condition damage zadaje. Tylko, że wiesz co... Ale ty chcesz... Kurde. Ty się pytasz o PvE czy WVW? No właśnie. Bo jeżeli pod WVW, to grasz pod Vele. No, zdecydowanie Vele. I wtedy a to ja wiem. To ja wiem. Tylko ja mam pytanie. Jeśli grasz na kondycję, to czemu Reaper? Czemu Reaper? No bo mówię ci, bo ja gram pod Shrouda. Ale... zadaję... Ale lepszy ten Shroud jest zwykły pod kondycji, tam jak masz. Nie. Ten jest bardziej pod damage. Zadaję ze Shrouda 3 koła poziona, 3 koła Fire'a i 3 koła Bleed'a. Jeszcze był 1000 Freeza, ale go znerfili. Jeżeli mam buffa na sobie 25, no to wychodzi nawet po 6000. O, champion jest. Dlaczego nikt nie mówi o championie? Stargetował. No dobra, no ja nie widzę. No kurde, miałeś target. Widzisz, jak ja się czułem przed chwilą? Ja przynajmniej zdążyłem, nie to co ty. W tym, w Reaperze masz bardzo dużo ciągłego nakładania kondycji. Możesz się zdziwić. Nie wiesz co, ja gram na damage pod Necrusem, nie? Necrusem. Zresztą no, widziałeś mojego Necrusa chyba raz. Nie. Mały Asura w okularach przeciwsłonecznych, byłem z tobą na fraktalach. Tak? Raz. Nie pamiętam. I chyba z kimś jeszcze. No bo grając pod Reapera masz pod jedyneczko ciągły Fire, pod piąteczko masz AOE Ice Bleeding. Pod warunkiem, że sobie te Fire ustawisz. Mapchat. No tak, oczywiście. I want a Asura stack, a hug, and a skudu. Możesz pod jedynką ustawić Fire, Mighta i Vulnerability. No tak, tak. Że Vulnerability... jeżeli... Zaraz zobaczmy. Zamienić... Nie da szary. Nie da szary tych trzech na tym pod jedynką, że się ustawiło. Chyba ty musisz zrezygnować z jednego. Nie wiem, wiesz co? Ja przez długi czas miałem coś takiego, że jak jestem w showcie, to mam 50% większego szansy na kryta, nie? Ale, no też, tak. Ale też zmieniłem to pod power necro. To jak pod kryt necro wtedy używasz tego. Ja i tak bez tego, kurczę, mam sporo, kurczę, szans na kryta. Okej, okay, lecimy! Okej, okay, bijemy. Więc jak się coś grać pod WVW, to pod ten, pod Vele. Ja czekam, aż mnie zaakceptują na Desolation Forum, bo tam mają buildy. A ja mam tak starego builda pod Warriora, że ja nawet nie wiem, czy jest coś pod Berserka. Kurde, nie korzystaj z buildów, które ludzie wrzucają, tylko sobie pograj, potestuj swoje, najlepsza fajda jest. Ty, ta moja brama, z której ja jestem, to będzie ciężko. Wiara tu padła, kurczę, na rozbijaniu bieramy tylko. A na której jesteś?
Jestem tu z dołu. Nie, jak to się nazywa. No, południowa, najgorsza. Masakra. Brama. Już nie wiem, na której byłam, kurde. Fulius Salad, ej, Exarelek, piszą do ciebie na mapczacie. Dobra, koniec opierdolania, bijemy. O nie, mam laga. Fuck. A nie, dobra, jest, wróciłem. Jezu. I smoke Sylvari. Jestem i nie wiem, co mam robić. Tap, tap. Musisz knockbackiem tą bombę przesuwać. No. No, to w zasadzie bez knockbacka to ten mech. A gdzie on stoi? Bomba się będzie pojawiać na środku. Ale gdzie są te skille? Nie, nie masz żadnych rzeczy tam do podniesienia? Ale to musi swoje skille. A, ze swoich. O, to no, spuczy. Dlatego bez knockbacka... Dzięki. Jeszcze jedna, czemu jeszcze jedna ściana? Tutaj jest jeszcze jedna ściana. Aha, bo mi się skończyło. Czyli oprócz tego zostanie mi grzybek jeszcze. Ej, ta ściana trzeba. Właśnie tak jak... Idzie. Byłam na takim, że tam trzeba było z glidera to bombardować. Powietrze. No to jest schód. Au. Nie zauważyłem go. Najbardziej... A tu jaka jest taktyka? Znaczy najgorszy jest przerąbany, jest południe. No. Dziękuję. Tutaj zbijamy te Layers of Slime Protection. Ale my nie mamy w ogóle tutaj Ascended Armoru, ja kurde. Ja dobrze usłyszałem, no bo jestem... latał to jeden, ja jestem na tym najgorszym, tak? No co dostałem? No. Południowy jest najgorszy, tak. Trzeba było... Możesz wrócić, bo to jest drugie. Nas. To już jestem z powrotem, no ale nie mam armora. Muszę się cofnąć po armora. Też to... idę po armora, bo widzę, że jeszcze Breacher się ten... Tego Breachera trzeba by zbić, bo on żaby będzie respił. Tam trzeba odpychać, kombinę, który to skill był. No i gdzie są armory? O, tutaj. Dajcie mi armora. No wchodź w niego. O, Ist już nieźle zbił. Ist jest najłatwiejszy. Trzeba się pospieszyć troszkę. Ja Ist to jest z tymi gliderami, tak? Tak. Ja dzisiaj tam byłem, to było... To jest tak proste. No. Bardzo proste jest, a tutaj to... Gdzie był gate? O, tam jest. Bijemy. Północ. No, wchodź do tego gate. Ja pierdykam, coś mnie cały czas bije. Bo trzeba pozałatwiać te moby trochę. My na czym jesteśmy teraz? Na północy, północ. Tak. Dobra. Przede wszystkim stoi Breacher i on nam będzie respił te żaby w kółko. Ten ma inny skill, ten ma gorsze skill, nie ma odpychania. No, ja na rewenę... A co ja mam powiedzieć? Co my zbijamy? To jest freeze. Kwiatki czy co? Bo ja już nie wiem. Jeszcze raz powiedz. Zbijamy taką osłonkę jakby z drzewek, co jest wokół tego Octovine'a. I z tego zbijasz osłonkę. Jest przy wejściu. Zbijamy do czera. Skrzynki. Dobra, dzięki. To jest, okej. Knorwa, PR tego brzydkiego narosty. Tak, jedynką zlikwidujesz... dodatkowe osłonki, bo teraz jak on jest, to on jest bez osłonek. Jak powstaną osłonki, to jedynką, a jak nie ma osłonek, to jak teraz, to dwójeczką stawiasz taką wieżyczkę. Dodż, nieskończona ilość dodża. I po prostu strzelasz w niego tym, bo to stawiasz dwójką, wieżyczkę tak? I to trzeba... Tak, dwójką stawiasz wieżyczkę i później strzelasz w niego. I bijemy znowu go. Bijemy znowu go. I on jest. No, tutaj idzie zawsze. On się nie rusza. Nie, to chodzi. Ja Breachera chcę zniszczyć, muszę się odleczyć. O, zastanawiam jak się leczyłem. Pięknie. Dobra, Ist musi przestać. Musi iść pomóc Sofowi. No i gicielara, na tym to polega. Ale dobrze nam idzie. I lecimy po kolejne. Sof jest najbardziej przerąbany, no, tak? Bo trzeba od postaci, co mają knobaka, który będzie mógł przesuwać tą bombę. Ja jeszcze muszę pięć postaci, które mam knobaka, tak? No nie pięć, ogólnie postacie, które mają knobaka. Armor mi się skończył. Albo armorem, armory też mogą odpychać. No ale armory muszą też aby trzymać z tyłu, bo one to rozpierdalają też. Czy te challenge skończą, to można potem iść po tego armora normalnie?
Jak tak. MacBooka chyba narobię na ten armory są przed wejściem do tego. Ej, bijemy znowu. Za challenge'a jest tylko taki trochę inny armor, taki złoty, a tak no, to srebrna się bierze. Trochę inny skill, ma ten złoty. Trochę lepszy. Zabiliśmy tego bryciara, czy jeszcze nie? Nie ma już go. Dobra. Teraz zostało tam jedna może żaba. Może nie zrespi ten bryciar? Może się zrespić. Zbijamy do 5%. Tak coś. Dobra, myślę, że o tym ludziom na czacie pisać, żeby nie może pytali, już stop, bo... co? Tak, myślę, że już nie, już stop. Bo nam teraz ładnie poszło. Tak, więc stopujemy teraz... i czekamy teraz dobra, na solve. Dobra, napisać ludziom na czacie, bo są niestety... Stop! Tak, już wystarczy, North Wait. Stop. Już piszą nawet ludzie, North Wait. Dobra, to teraz kto ma knockbacka na swojej broni, czy coś takiego może iść pomóc solve'owi? Ewentualnie jeszcze można zbić tutaj te warstwy. Właśnie, te lilie. Jedyneczką można zdejmować to. Można być cwaniakiem i zrobić dwa achievementy z jednym zamachem. Wiesz co, ja robię taką taktykę, jak nie jestem komanderem, że latam, bo tutaj po bokach są przejścia między tymi. Po prostu latam tak od jednej do drugiej i uderzam. I na końcu dostaję 5 skrzynek. Za każdy, bo wziąłem udział w każdym. Ale teraz popatrzę już to znieść. Tak, z popatrzu już się tak nie da. Ale popatrzu już się tak nie da już. No ogólnie tutaj po zewnętrznej stronie. To gdzie idzie Starlat. O, zaznaczyłem. Piszmy bomby. Może też się barbujesz po prostu. Trzeba Sofowi po prostu pomóc. Ja nie mam z tego knobaka, więc ja zostanę tutaj. Kurde, ale to jest tych żad. Zastanowa mnie. Świnia jedna. Sof potrzebuje armorów i push skillów. No. O, ale trupów tu leży. No, przyturlał się. Oni tu padają jak muchy, ale znowu żabów nikt nie. No ale widzisz, że nie ma południu? Żabów na południu. Jest, tylko, że też jak tam wszyscy pójdą, to się im wyskaluje to mocno. Oczywiście już mamy atakować, to przyszła jedna i wszystkich robi. Przynajmniej tam jesteś, że możesz bić, ja nawet nie mogę dojść, że wszystko tak odpycha. Uhu, jak masz problem, to już byłem teraz. Fuck me. Ta żaba jest przygięta, kurde. Nie dość, że cię przyciągnie, to jeszcze cię przygniecie tym swoim cielskiem. No, bo to chodzi o to właśnie, żeby żab nie bić. Tylko zbroje, żeby agrowały sobie żaby. Wiesz, łatwo powiedzieć, jak już się no, ja zaczaiła. wiem. Nie bardzo, żaby jak to, tak jak to Bujawka się... powiedział, jestem jak papier toaletowy teraz. Dlatego ważne, że zawsze, żeby też tych zbrojek kilka było, to wtedy tam łatwiej idzie. A poza tym zbrojki jeszcze spod piątki mają skill, który wskrzesza. Tylko złote. Nie, srebrne też. Mają heala, nie słyszałem. Wskrzeszają. Nie, tylko healuje. Heal nie, wskrzesza. Zaraz się pokażę. Ale jakie zbroje? No te, co tak latają, jak Sanchez. Boga! A, te. Mądry młotkę mi tu nie, o. Oje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 j
Jest tam was wystarczająco na tej północy, żeby to zniszczyć? Nie. To mamy już wracać? Można zbić teraz te slimy. Ja chyba jeszcze raz, ale jeszcze trzeba tego sołta zrobić. Nie jestem pewien.
Znaczy mi się wydaje, że oni teraz już pewnie pocisną go do końca. No, żebyś się nie zdziwił, że nagle wszyscy uciekną z tego sofa. No. Ja zostaję. Jest death. Czy tam pobiłeś takie, tam to spróbujesz dostać? Wiesz, na Revenancie Knogbach to jest porażka. Tylko elitka jedna ma chyba. Little Asura make me sick. No super, Iza. Nie wiesz, o co chodzi. Może nie wiem. Rozmawiamy o kociakach, czarach, o jego kociakach, czarach, tak? I jego ewentualnie potomstwo. O, widzisz, ulepka. Dobra, przynajmniej moje płyty są otwarte. Wow, I'm stunned, not good. A oni zbiją południe. My zbijemy, no. Tak. Ej, dobra, Norfa trzeba tak tu zbić. O, już idę tam. WP będzie szybciej. Ja już. Chcę tylko kombat. Już zaraz się zregenerują. Ewentualnie obok wejścia na południe jest ten tunel żab na północ. No jest rzeczywiście. Ale już będzie zbity. Dobra, west zdjęty. Już po north. O, north zdjęty. Już wszystko? Aha. Jezu, szybcy jesteście. Nie, teraz za 25 staridów. Ale będzie rozkraczanie. Tej tyle kluczy. 199 participation! 1%! No bo to tutaj daje ten event końcowy bardzo dużo. Postrzynki... Ja mam 56. A ja mam również 200%. Ja też. Personal Exalted Chest Voucher, o to mi się podoba, nie? Ale to nie mam tyle. Wiesz, ja mam tyle kluczy bez otwierania żadnej skrzynki, nie? Idziemy w miasto. 57 kluczy z tych wszystkich eventów, pomijając to, że otwierałem po drodze jakieś, ja pierdziela. Kurde, miałam takiego laga, że spadłam, mnie zabiło, więc w trzecie będzie to miłe. Ale gdzie? No tutaj, bo wskoczyłam tej dziury i kurde, laga miałam, dużo lajdera otworzyć oczywiście. Tutaj trzeba uważać, mi na przykład wywala często grę przy skakiwaniu tutaj do tej dziury. No, tam jest często lag, tam bardzo dużo ludzi umiera. Tak? No. Ja to mam tu laga, miałem tego laga, żeby. Teraz skakuję po prostu, dostaję laga, że nie znam, że glidera odpalać i trup. A macie. No. Ja tak miałem dzisiaj też. A macie jeszcze 64-bitowy komputer? Ja. Tak. Bo mi bardzo pomogło, jak tego klienta się. Ja też mam 64. Bo ściągnąłem. Już nie wywala gry praktycznie w ogóle. No ja mnie wywala jednak. Ale to były te crashe serwera, które pojawiły się zaraz po patchu, więc... Jesteś dotarli pod miasto? No ja już jestem pod miastem, bijemy tego traitora. Zrobił AOE i wszyscy zginęli. Tego stoję z boku. Michał? Co? Trafiłeś pod miasto? O, jeszcze trzeba go zaprowadzić. Okej. Dobra. Kim to będzie? Dawać czesta jego. Open. Michał, idź tutaj. A, nie mam tego. Okej, nie mam. Ej, tu jest Hero Challenge. Hej! Ej, nie idźcie dalej, nie idźcie dalej. Ja idę. Przestawili go. Ja to zrobiłem. Będzie exp. Będzie exp. I inne rzeczy. I skrzyneczka. Jest taka dziura. Trafiłeś, dobra. Jest? O, jeszcze skrzyneczka ukryta. Po co mi baner? Ktoś baner postawił. Zostawię baner koło skrzynki. On był wcześniej zamkniętymi drzwiami, to mógł jak ten. Tak, on był tam dalej, ale... Z... Na końcu samym był, a teraz go przenieśli, popatrzył ostatni. Ja się tyle kurczę narobiłam, żeby... Wiesz, bo jakby fail event, to na sam koniec nie mogłaś wejść, a to na początek mimo wszystko szło jeszcze, nie? Może dlatego też. A poza tym skalowali go strasznie ci, co tam sobie stali na końcu i robili porządki. Ej, mam 70 kluczy! No, ja 75, ja otwierałem wszystkie skrzynki. Ja też otwierałem wszystkie. 88. O, Jasmir Arbor jest. Ja już otwieram wszystko, ja idę po drodze. Ja zostawię, bo można ten chest sobie kupić do nowej instancji. No tak. A to tak, tylko raz. Ale to i tak możesz zebrać tylko raz dziennie. Ja już to kupiłem. Ale wiesz, zawsze masz, nie?
Druga miejsce w backpacku się kończy, Allahu Akbar. Ojej, dobra, duże wezmę tworzy. Macie też takie coś, dostaliście. Wypaliło mnie. O jest! Ktoś otworzy przydupasa z tym. Ole, są A, ja to dzisiaj miałem. Ja wybrałem środkową opcję. Ja środkową opcję. Ja tam zawsze te kluczyki biorę. Żeby... No, środkowa jest najopłaceniejsza na tej mapie. Środkowa? Ta. Środkowa, no. Najbardziej opłaceniejsza. Dodatkowe 12 kluczy i 50 waluty. Filferet, Exalted, bla bla. Dobra. Wojtek, wrócisz do nas? No, wracam, już właśnie wywaliło mnie. User joined your channel. Halo? Hej. Hej. Ta mapa daje chyba najwięcej lutu ze wszystkich. To znaczy, trzecia mapa jeszcze daje dużo lutu. Ale nie, ta daje więcej. Po nie. Tych zmianach ostatnich... Po zmianach trzecia mapa i tak dalej. Też? Nie. Byłeś teraz, ale byłeś na trzeciej mapie? Robiłem i... Nie. Moim zdaniem jednak tutaj jest więcej lutu do otwarcia. Wiele. Nie wiem, ja dzisiaj byłem na tej trzeciej, według mnie tam było lepiej. Chociaż tutaj nie. Też jest bardzo dużo. Jest swój. Ej, jakby co, to ja będę miała następne open party, jakby ktoś chciał. Podwójne kufry. Spoko. Zaraz ile idziemy. Maców. No ja chcę otworzyć wszystkie skrzyneczki. Widzę, że robisz tak jak wczoraj. Tak. To źle? Nie, bardzo dobrze. Okay. Tyle kluczy. Teraz tyle kluczy drobisz, że nie wiadomo co robisz. To jest skryt chińskiego farmera. Czuję się Polakiem wtedy. Cebulakiem. Otwieram go w kratę, bo dobra, wiem miejsca. No. A jeszcze idzie do otwarcia. Bo... A ja sobie kupuję już za tą walutę te... kory, żeby craftić sobie ten... Exalted bronię. Do achievka. A ty może ty można ulepszyć tą tą... Słucham? To Lejlaja tutaj można ulepszyć w tego przydupasa, czy nie? Nie. A ta broń właśnie stąd jest fajna. One są ładne. One mi się też podobają. Ostatnio? A poza tym jak zrobisz tą kolekcję, to tam dostajesz chyba plecak. Tak? To fajnie. Dostajesz plecak egzotyk, a tą kolekcję, co dzisiaj wam pokazywałem, to jest do kolekcji plecaka Astetet. Ty mówisz ten ze story, co pokazywałeś? Tak, tak. Nie, to ale też ze story, ale też pokazywałem plecak Ascended, taki właśnie związany z Aurikiem Bazinem. Aurikiem Bazinem. Więc tu jest Aurikiem Bazinem. Bazin. Jakby co, to ja mam drugie. Dobra. Chyba wiem, o którym mówisz. Ten, co ja dzisiaj mi też wyszedł, że mogę kolekcję robić. No, to co nam w ogóle wypadało, ten... Mi to dzisiaj wypadało, bo ja robiłem masterki, z żeby... Z tego, co wypadało. Tutaj masz Ascended plecak. To ja wiem, ja to mam już teraz. Auric Silverów są... Byłoby fajnie, gdyby tu prekursory... Na razie mam dwa tylko. Z banków. Z tego. Zresztą musisz zrobić wszystkie broni Exaltedów, żeby to zrobić, nie? Na maksa chyba. Ej, słuchajcie, mam plecak pełny. No, ja tak samo właśnie. Ja cały czas zbieram i je zaraz niszczę. Ja teraz muszę zacząć je niszczyć, bo już... Ja mam stonar. I tutaj ostatnie będzie, czy... Ja mam stonar 40 i jeszcze żadnej skrzynki nie otwarłem. No ja też, tylko niszczę te rarki. Nie, na dole otwarłem te skrzynki. O, Black Diamond. Iza, ty jesteś w składzie? Co? W składzie jesteś z nami tutaj? Nie. Trafna, jak chcecie, to zapytać, nie? No właśnie, poproszę. Poproście właśnie, Iza. No to Iza sama się może zaprosić. Bo mi zostało 80 kluczy. Mi zostało... 58. Ja będę wiedział, jak wszystko rozwalę i otworzę. Ale będzie pół godziny otwierania. No, z tych wszystkich skrzyneczek. Oto prekursor! Taki chuj. Jakby te prekursory sobie z tego wypadały, bo fajnie.
Jakaś tam szansa, jest. O, Aulik Ingot dostałem, super. Ej, ale w sumie cieszę się, że nie tylko ja jestem taka cebula, że szukam następnego. Ale to czekaj, ej, ale ty jesteś na jakiej mapie? Na Aulik Basin. A jest, join in Aulik Basin, dobra, bo ja już tu skończyłem. Idę do ciebie. I zbieramy znowu! Zamiast jest otwarty, tak? Tak, do mnie możesz iść. Na trzeci już brakuje czasu. Drugi, tak? No, albo do mnie możesz też już. A no tak. Bo ja też już jestem. Chyba się nie gdzieś zniknąłeś tutaj. No, przesuciłem się do składu drugiego. Jezu. Ile tego dropie? Ja już nie mam miejsca. Na Tangled Depths też można tak robić. No. Ile mam na Tangled Depths? 27 kluczy. A pamiętacie jak to jest te takie... Leyline Infuse? Nie. Michał, przynosi się do mnie. Takie sparki, o, Leyline Sparki, co ten. To kiedyś w ogóle i to było co w piątej skrzynce wylatował jeden. Tak, jak pojebane. No, a teraz z jednej skrzynki 5 wylatuje. No ja po jednym Tangled Depths miałam staka. No. Dobra, szybko sprzedać ten. Jest miasto. Ej, ja na tym drugiej mapie, co ja jestem, postawiłam gdzieś tam merchanta, nie? Mhm. A ten, niedługo będzie festiwal przecież Czterech Wiatrów. O. Podobno ma być. No. A to fajnie jest. Ostatnio jak był, to było przecież tak głosowanie Rękieli. Nie, nie, to jeszcze wcześniej było. Nie, głosowanie było w pierwszym roku. Te wybory były. Tam ale na tych latawcach były wybory właśnie. A, tak, 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 ale też mówię o wyborach no, takich, co tam coś... Zeffelit zdążył się powtórzyć od tego czasu, od tych wyborów. Ja sobie zrobię to porzucę. Kasiu, wszystko. Nie wiem, nie grałem. Mógłby jakiś egzotyk wylecieć. Mógłby. Bo ja w KS jestem na drugiej mapie? Haha, jestem. Hech, widziałem kiedyś właśnie jakieś wybory jak... To znaczy, no były wybory tam między jakimś czarem, a jakąś laską, między, człowiekiem. Między Eren Kiel, a między Gnash Blader. To chyba chodziło o to, że jeden miał ułatwić fraktale, a druga coś innego. Tańsze waypointy i tym podobne. Nawet już tego nawet nie pamiętam. Więc mam wiecie. Nawet jakiś stary... Kolejne zbieranie. Stary obrazek podsumowujący tamten rok, to będę wam kiedyś wrzucić. To znaczy ja mam znalazłem ostatnio na YouTubie takie ArenyNet podsumowanie pierwszego roku Guild Wars 2. Tam jest statystyki i właśnie były też właśnie ten wyniki głosowań. Jak, ile ludzi na jakiego tak, głosowało. Tak, dokładnie. I tam ile doliaków ludzi. Tak, ile doliaków i tak dalej. Jakie klasa była najbardziej popularna, rasa i tak dalej. Ogólnie czary były najmniej popularne po pierwszym roku. To się zmieniło sporo. No. Ja mam wrażenie, że teraz asury są najmniej popularne. Są najbrzydsze. No. No jak byś wyglądał jak myślę, że między asurami a czarami jest remis. Nieprawda. Nie. Czary są piękniejsze. Czary są ślicznymi kotkami. Ej, zostawcie moje asury w porządku. Spokojnie. Asura to jest taki nietoper. Ona nie toperze wygląda, no tak. To jest przerośnięty szczur. No a kurde czary, skrzyżowanie psa z krową, no i co? No chyba sam jest skrzyżowanie psa z krową, bo są koty. Jest. Jako miłośnik kotów się nie zgadzam, że one mają coś wspólnego z kotem jakiekolwiek. Ale to sobie czytaj na Glidur z Wiki, to będziesz wiedział. To mnie nie obchodzi, co sobie wymyślili tam. Ale sobie wymyślili, to jest kanon. Ale bronią tylko ci, co grają czarami. Nie, no dopiero, jak grasz czarem, to dopiero poznajesz jego magię. Jaką magię? Jego historię smutną. Właśnie. Dokładnie. I nie hejtuj, i na chuj ten toksik. Że jego futerko jest takie... Właśnie, że jego futerko jest takie miękkie. Kochane. Nie, przetłuszczone, bo mu jest... Sam jesteś przetłuszczony. Jak? Chyba umarłam. Na co? Na co umarłaś? Na ciebie, wiesz? Kurna mać, mam pełny plecak znowu. Po merchant sprzedamy. Ja otwieram dwa kufry i czyszczę już na miejsca. Ty, jeszcze zostało do otwierania ile? Cebula. Ktoś chce poszukać trzeciej mapy?
Nie, już jest odliczenie czasu. No i co z tego? 5 minut, to akurat na duże czesty. To duże czesty, jeszcze szybko, bo już nie zdążę, ja małych. Ile mam kluczy mi zostało? 33, nie! Ja mam jeszcze... Tylko duże czesty. 57, a to dopiero. Dobra, nie, ja już chyba sobie odpuszczam. A dostałem Armor Boxa. Cieszę się. Jakby co, to mam trzecią mapę. Jeszcze 56. To chyba pójdę jednak. Druksi. A muszę cię znowu do składu zaprosić. No, sorry. No, wybacz, sorry winetu. No normalnie taka cebula. Sorry. Weszłaś już? A dobra. Fajnie. Powinien być jakiś limit na otwieranie dzienne tego. Nie, po co? Masz czas. Często nie poddawaj pomysłu. Nie, no masz limit kluczy. Masz limit kluczy, masz limit czasu. Głupi jesteś? Limit na to? To jest Elinek, chyba... ja wiedziałam, że ty się skusisz. W końcu złote miasto, no nie może tutaj być. Ja limit. Tylko te duże lecę, bo ja już nie mam po prostu... Ale ja mam tylko trzy miejsca w plecaku. Ja też. Dlatego to jest jeden z... Fajnie, mam już tych pile of Irish dust, mam już jeden stack w banku cały i już mi się zbiera znowu. Na bronie. Wiem, no ale już mam cały stack i już mi się zbiera. A co można bronię stąd dorwać? Musisz receptę kupić. Tak. Korów. Bo tam zrobisz kora. I jeden recepta kosztuje tam od 250 do 300. Kluczy mi zostało kurwa 7. A mi z 70 zostało mi 28. No, spoko. Uuu, ile rarków. Okej, okay. A bronie się pospuszcza z płucu, może jakieś fajne egzoty wypadnie. Tam. No. Rarkowe bronie spuszczam, może prekursor albo coś wypaść. Armory, rozkrawcy. Kufry. No nie, już mam pełny plecak, ja pierdykam. Dobra, tylko jeszcze te duże otworzę i koniec. A nie mogliście się oprzeć, co? No nie, no ta cebula w środku jest. Oj tam, oj tam. Jaka cebula? Bujawka krój cebuli. Cebula zdrowa. Przepraszam bardzo. Ja bardzo lubię cebulkę do zapiekaneczek sobie włożyć. Lion's Arch. Pycha, no. Jawka, co do tej broni jest potrzebne? Jak o, Armor Recipe Book. To znaczy, ja ich nie crafciłem jeszcze. Ja na razie kupiłem te kory. To będę musiał sprawdzić i na wiki ci powiem. Gdzie są te kory? Zaraz ci powiem. Te kory jest ten gościu na środku w talirze, ten jak się wchodzi, zanim się skoczy na dół. A, tam, ja, okej, okay, też wiem. I tam kupujesz ja za kory, kupujesz. A, nie sprawdzę. Jestem ciekaw, ile tego jest potrzeba, nie? To znaczy, podobno oleje trzeba tam. I to jest... Nie, trzeba oilet orichalcum, mi się wydaje. Oilet orichalcum, tylko. No to tak, no to oleje trzeba. Oleje, bo zrozumiałam leje. Leyline. Nie, oleje. No dobra. Więc to mnie trochę odpycha, bo to, kurna mać, jest drogie. Ale tam dużo tego nie trzeba było. Ale Izumi to zrobił całą kolekcję, pamiętam. No, zrobił, ale wtedy jeszcze ten Auric Dust i Auric Silver tak nie leciało, a z tego trzeba ingoty porobić, tych ingotów. No tak, znajdziesz. Ingoty to jest 20 Auric Silverów kosztuje. Uuuu. Uwaga, szybko. Jeszcze dwie skrzyneczki otworzę. Cebula Power. Jeszcze te skrzynki też tak trochę jak cebule wyglądają. Cebula, power, czy tu wszystko zebrałem? Zebrałem. Dobra, mogę wychodzić. Koniec, idealnie. Yo, motherfucka. Idealnie na trzy otwarcia. Pralki. Yo, motherfucka. Wow, zgubiłem 36 klatek w czasie całego dwugodzinnego streamu. Dokładnie, to jest 0,03% klatek wszystkich. Windstorm. Nice. Dobra, otwieramy. Zrobić porządki. Kurna mać, tego mam już w pizdu. Dobra, teraz to wrzucamy.
Dobra, to. Ile mam zielonych? Boże, żółtych w sensie. To co lignąłeś, to wyletuje z każdej praktycznie skrzynki. Wiem. Mam już tego... Ja nie wiem ile, bo w banku to wszystko jest. Raczej w tej kolekcji. No ja muszę się zastanowić nad zwiększeniem kolekcji do 500, bo ja mam obecnie 250. Myślisz, że 500 po chwili też już będzie za mało. Tak? 550 też za mało. Dlaczego 550 za mało? No w macu, banku maców. Rozkrawcamy. To są macz. I teraz jeszcze godzinę będziemy te wszystkie skrzyneczki otwierać. No. Teraz, jak się robi, jak ja się już robi tego? Jak się tworzyło ten żółte otwieraczki? W sensie ten mistik? No, wiem, że zielony, zielony, niebieski... Te trzy najlepsze. Zielony, niebieski, żółty i trzy mistik stone. A, my właśnie mistik stone, okej, okay, o to chodzi. O masakra. Dadzą się. Jest. Potrzebuję miejsca, a to nie zajmuje dużo. Kurczę, to zielone. No dobrze, a co? Zielone to mogłyby same jakoś kurczę niszczyć, nie wiem. Mystic Stone. O mnie chyba się wpływało. Nie, Mystic Stone to dostajesz ten. Nie da się kupić. Da się na trading. Na trading poście? Tfu, na Gemstorze. No właśnie, na Gemstorze to jest do kupienia. Super. Zrobiłem tak? Runę i mi wyszła super runa. Nie. I zajebiście, bo mąk, której nie idzie sprzedać. Po prostu... brak słów. O, i wypadło mi... Dostałem to. Ja się muszę odkryć, bo wczoraj się do spierdoleń z pieniędzy. To weź tą opcję środkową. No ja wiem, że to środkową. Maguma Pearl. Jak kosztuje? Chyba droga była. Była. Nie, nie, nie była droga. Zampów o 12 exalted key, yes. Lepiej do... No, skrafciłam gdzieś. Zdraj topa. Jej, morarków. Ja pierdzie, wszystkie larki przymieliłem i nic. Ja dostałem... Ja przymieliłem chyba 6 larków i 5 ektoplazm. Ja wszystkie w Mystic Fordu właśnie. A nie, to ja wrzucam. Ja tylko bronię. Właśnie ja też to robię teraz. Ale dostałem, co to jest? Ale fajny sigil. Będzie trochę warte. Patrzysz, nie strzelać. Dwa golda. O, widzisz. Okej. Tylko, że... sigil jest bardzo ciekawy, bo to jest accuracy. Accuracy nie jest drogie. Nie jest drogie? No. Tanio, a w paru silverach kosztuje. Możesz zobaczyć. Przynajmniej, jak patrzyłem ostatnio, to nie było drogi. No, 56 srebra. No to opłaca się całość sprzedać. Sell trading post. Żebym miał, okej. Droga jest runa ostatnio tam, Aira. Ta do broni, raczej sigil.
Po ile? 9 dzisiaj kosztowało. Ponad. A Force znowu podrażało. No, z 13 chyba. No, ostatnio 11 kosztowało, a dzisiaj już 13, kurczę. Wczoraj też 13 go kupowałem. Wiesz co? Wczoraj nie patrzyłem. Spojrzałem i się załamałem po prostu od razu. Gdzie są te jeszcze kory? Na rajd musiałam kupić. Gdzie są te kory niby? Jestem na tym pierwszym waypointcie i tu co? Tu są tylko recepty i klucze. Ja 25 golda z samych hektar. Ja nie sprzedaję. Ja rozbijam na dusty i sprzedaję dusty. Opłaca się? No, z 20 ekto wypadło mi równowartość 25 golda. O, to nie lepiej. Jak to sprzedawać, szumy drogie są. Ale dostajesz jeszcze laki dodatkowo. Znaczy, wiesz co, tamto, ile, za ile można sprzedać 20 ekto, tak? 20 tam, no 20 parę. Zwyczaj się wychodzi na plusie. Ekto kosztuje 30 chyba parę za sztukę. Więcej. 45. No to nawet jakbym to sprzedała za 10 golda. Rozbiłam na dusty i dostałam 25 golda. Tak, tylko możesz mieć pecha, że ci wyleci jeden dust z jednego globa, nie? No ja wiem. Do ilu wylatuje? Do 5 czy do 7? Do 6 chyba. Jak rozbijasz Black Lion Salvage kitami, to jeszcze do 9. Ło. Ale szkoda tych Black Lion Salvage kitów. Dobra. Ale one są potrzebne wyczyszczone. Z tego co pamiętam do tego, no, do Ascended Armorów, do tych kurde pierdółek tam. Wow, lepiej podetra? Skąd to masz? Lepidoptera. To jest z tego. Z Drytopa. Ja wiem, że to jest z Drytopa, tylko że to teraz zrobiłaś? Czy wyzrobiłaś? No, dzisiaj to skarciłam. A. Okej. Okay. Jezu, Mitry Ignot 91. Zaraz będę te Mitrile wrzucał do gildii, bo ja już nie mam co z nimi robić. Daj mi. 91. Co? Nie jestem. No jak nie ma co zrobić? Nie jestem pod ludzi maców. A ludzie dawaj, mogą od niego sępić. Ile można za to zarobić. Dymitrile. Kiedyś no, też sprzedawałem. Srebra chyba nie jest warte teraz. Srebro 22. Jak po prostu sprzedałam ingoty, czy... sobie... Ingot. Ingoty. A, ingoty. Musimy teraz to zostawić. Ja jeszcze nie skończyłem. No, Bolt of Silky mam cały stack. Sprzedaj, też są. No, chyba tak zrobię. Drugi stack, tego mi się już robi, czy wypieprzyć. Ma sensu tego trzymać, bo do Guildhalla... Bo do Guildhalla Bolt of Silky nie będą potrzebne. Więc nie mam co nic z nimi robić. Okej, okay, to ja był. Było fajnie, dzięki, cześć.